Witam wszystkich serdecznie na zebraniu wiejskim. Witam pana wójta. Dzień dobry. Pan wójt jest u nas pierwszy raz na tym obiekcie, w Szastawie Małej. Witam pana Jacka Sislera. Witam też radnych, bo tutaj będąc przed świetlicą widziałem też, że zawitali do nas radni gminy Czernica, także witam serdecznie. I szanowni mieszkańcy, witam was wszystkich w technicznym gronie, pierwszy raz na tej sali. Tak naprawdę takiego forum jeszcze nie było. Bardzo się z tego cieszę. Tak, brawa, brawa. Tak jak mówiłem, otwieram zebranie wiejskie. Punkt jeden już za nami, wszystkich serdecznie przywitałem. Kolejny punkt, stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego. Szanowni Państwo, zebranie ogłoszone było w pierwszym terminie 18.45. Nie było 50% forum Szastawy Małej. Został ogłoszony drugi termin, godzina 19. Troszkę tutaj przedłużyliśmy do 5 po, ponieważ dużo mieszkańców wpisywało się na listę. Oficjalnie już zaczynamy. Najważniejszy punkt przed nami. Oficjalnie zebranie jest prawomocne w podejmowaniu uchwał. Oczywiście najważniejszy punkt przed nami tutaj wybór protokolanta. Proszę o kandydatury na protokolanta dzisiejszego naszego zebrania. Kto się wstrzymał? Dziękuję, jednogłośnie. Gorące brawa. Pani Ania sobie miejsce zajęła. No i tutaj przed nami punkt trzeci. Realizacja kanalizacji, ale zanim do tego punktu jeszcze przystąpimy, oficjalnie chciałem się zapytać i też przegłosować zatwierdzenie porządku zebrania przez mieszkańców. Czy są jakieś propozycje do zmiany tego porządku? Czy chcieliby Państwo wnieść jakiś punkt, którego tutaj nie ma, bądź coś zmienić w tym porządku? Czy są jakieś propozycje? Tak, prosiłbym, żeby wyciszyć telefony, tak, żebyśmy po prostu mieli możliwość tutaj wypowiedzi i przeprowadzenia dyskusji dzisiaj. Na pewno będzie łatwiej. Nie sami się przerywać, także dziękuję. Nie widzę żadnych zmian. Ewentualne sprawy, które by się pojawiły, bądź tematy, będą oczywiście omawiane w sprawach różnych. Także chciałbym przegłosować też ten porządek zebrania, który tutaj został przedstawiony. Także jeszcze raz głosujemy. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku zebrania? Dobrze, dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Też jednogłośnie, dziękuję. Dobrze, przed nami, tak jak wspomniałem wcześniej, punkt trzeci. Realizacja kanalizacji w Szastawie Małej. Punkt, który bardzo tutaj interesuje mieszkańców. I tutaj bym prosił o wypowiedź pana wójta, czy osoby odpowiedzialne za te informacje, które są nam do przekazania. I też proszę mieszkańców, jeżeli ktoś ma pytania, to może jeszcze zanim zaczniemy, to tutaj taka krótka informacja. Szanowni Państwo, zasada obowiązująca dzisiaj na zebraniu. Żeby sytuacja była jasna dla wszystkich, zebranie prowadzi przewodniczący. Przewodniczącym zebrania jestem ja, Stanisław Pawlik, sołtys z Szastawy Małej. Osoba, która chce się wypowiedzieć w danym temacie, podnosi rękę. Jeżeli ktoś podniesie rękę, oczywiście
oczywiście ja, przewodniczący, wskazuję kolejne osoby, które w danym momencie proszą o głos. Będziemy starali się, jeżeli to będzie więcej osób, po kolei gdzieś tam chronologicznie będzie widział, kto podnosił te ręce, będę tego głosu udzielał, żeby nam też było łatwiej, żebyśmy się wszyscy słyszeli, jakie tematy będą poruszane. Celowo dzisiaj zdecydowaliśmy się przygotować na głosienie, tak żeby każdy usłyszał, każdy miał też możliwość tam wypowiedzi i żeby wszystko było jasne. Głos zabiera tylko jedna osoba, to jest ważne. Jeżeli chcemy tutaj się komunikować, przekazywać sobie informacje, jedna osoba mówi, reszta słucha, na pewno będzie to dla nas wszystkich z korzyścią. Tak, to już jakby ta wicepunkt 5 się pojawił. To jest najważniejsza zasada. Jedna osoba mówi, reszta uczestników słucha. Z góry za to też dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Dobrze, to ja przekazuję mikrofon po kolei. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Paliwoda. Jestem kierownikiem Referatu Mienia i Transportu Publicznego w Trzeciej Gminy Czernica. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Michał Trębarz. Jestem zastępcą kierownika inwestycji w Urzędzie Gminy Czernica. Ja również witam Państwa jeszcze raz. Nazywam się Jacek Sisler, jestem przedstawicielem urzędu, czyli inspektorem do spraw inwestycji, do spraw infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Szanowni Państwo, dziękuję za przywitanie przez przewodniczącego zebrania Sołtysa wsi Chrząstawa Mała Stanisława Pawlika. Witam Was wszystkich zgromadzonych tutaj na tej sali. Powiem w ten sposób, rzeczywiście tematyka wskazuje jednoznacznie, że to jest najważniejsze zadanie dla Chrząstawy Małej i cieszę się, że w dniu dzisiejszym jest tyle osób. Ja ze swojej strony, jako wójt gminy Czernica, doszliśmy do wniosku, że 24 lipca, pomimo tego, że jest okres urlopowy i frekwencja, jak myślę, i u mieszkańców, tak również i u pracowników urzędu jest trochę inna, ale w każdym bądź razie jeszcze przyjechałem tutaj, mówię, z trzema osobami, które myślę, że w sposób szczegółowy odpowiedzą na Wasze pytania. Witam również radnych, którzy z gminy Czernica przyjechali tutaj na to spotkanie. Świadczy to o tym, że będzie mowa o czym, najdroższym zadaniu, jakie jest wpisane w wieloletniej prognozie finansowej na przyszłe lata. Nie wiem, czy rzeczywiście nie byłoby zdecydowanie lepiej, ale to wszystko od Pana Przewodniczącego zależy. Czy najpierw powinny być w ten sposób jakieś pytania, bo to, co wydarzyło się do tej pory, to wszyscy wiemy, to, co nazwijmy. Dobrze, to powiem w ten sposób. To rozpocznę, nazwijmy od początku, tak, 25 września, podpisanie umowy z firmą na wykonawstwo etapu pierwszego i etapu drugiego kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej na kwotę 4 milionów złotych. Więc to nazwijmy tytułem wstępu. Teraz wiadomą rzeczą jest, że powinniśmy sobie powiedzieć dokładnie w szczegółach, czego ten etap pierwszy dotyczy, dlaczego zatrzymał się w etapie drugim, jakie są kolejne rozwiązania tego problemu, a zarazem zakończenia etapu drugiego i jaka będzie przyszłość kanalizacji w Chrząstawie Małej, gdyż mówię, została budowa rozpoczęta, ale na obecną chwilę, tak jak wszyscy widzimy, jest wstrzymana. Więc jest pytanie, myślę, takie, chyba byłoby dobrze, żeby Panie Jacku powiedział, dlaczego na obecną chwilę jest wstrzymana budowa,
jaka jest wszczęta procedura, żeby była ona kontynuowana dalej. A kolejne pytania myślę, że będą od Was mieszkańcy i będziemy się starać na nie wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo za głos. Proszę Państwa, w tej chwili, tak jak wójt już powiedział, prace są wstrzymane. I teraz dlaczego w ogóle doszło do wstrzymania tych prac? Bo musimy powiedzieć jasno, że te prace są wstrzymane, a nie zakończone, broń Boże. Wykonawca zszedł tymczasowo z placu budowy, natomiast będzie te roboty kontynuować. I dlaczego to zostało? Przede wszystkim są dwa główne powody, dlaczego zostało wstrzymane. Pierwsze, były wycofane zgody niektórych z mieszkańców na wejście w teren nieruchomości i dlatego musiało być to zweryfikowane i skorygowane, ewentualnie musiały być te zgody ponownie wydane. A drugim powodem były konieczność zmiany. Tak jak wiemy, na każdej budowie zdarzają się takie sytuacje, że dochodzi do zmian technologii i pewnych wykonania pewnych robót. I ze względu na te zmiany projektowe, które musiały być zastosowane, musi być przygotowany projekt zamienny i wydana decyzja zamienna o pozwoleniu na budowę. Na ten czas wydania, sporządzenia takiej dokumentacji, wydania tej decyzji przez starostę powiatu wrocławskiego, wykonawca nie może kontynuować prac na podstawie tej starej decyzji. Więc po to, aby móc wykonywać zgodnie z projektem, z dokumentacją projektową, która została przygotowana, właściwie w tej chwili kończy się ten proces, w którym została przygotowana i będzie projektant występował w naszym imieniu o wydanie tej decyzji zamiennej, będzie dlatego musiał wykonawca wstrzymać te roboty i nie mógł kontynuować. Tak to wygląda w największym skrócie, dlaczego te roboty zostały wstrzymane. I tak jak mówimy, po przygotowaniu tej dokumentacji projektowej, która jest na ukończeniu i wystąpieniu do starosty o wydanie takiej decyzji zamiennej, oczywiście natychmiast po uprawomocnieniu się tej decyzji zostanie wykonawca puszczony z powrotem na plac budowy i zostanie dokończony ten drugi etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Tak to wygląda w tej chwili. Więc to tytułem wstępu, jeśli chodzi o powód, dla którego zostały wstrzymane roboty. Niech pan powie w czasie mniej więcej. Mamy podpisaną umowę na 5 miesięcy. W maksymalnym przypadku byłoby to do listopada, kiedy byśmy tą decyzję uzyskali. Natomiast to jest, mam nadzieję, że z dużym zapasem. I skoro w tej chwili już nasz projektant uporał się z tym projektem i przekazał go do uzgodnień, więc to już jest taki końcowy etap przygotowania tej dokumentacji, mam nadzieję, że jednak ten czas znacznie ulegnie skróceniu. Oczywiście nie mogę tego zagwarantować, ale mam taką nadzieję i będzie to jak najszybciej kontynuowane. Z wykonawcą będzie podpisany również aneks terminowy, który przewiduje, że wszystkie prace zostaną zakończone do końca marca przyszłego roku. Oczywiście uwzględniając ten termin, który mamy na aktualizację dokumentacji. Witam Państwa, mój nazwisko profesor Tomasz, Ustawa Mała. Tutaj doprecyzowując jakby Państwa odpowiedź na to pytanie, prosiłbym bardziej konkretnie, bo do Państwa wystąpiliśmy na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej 7 czerwca. Z tymi samymi pytaniami już wiedzą, że są problemy z podziałowaniem kanalizacji. Prosiliśmy o doprecyzowanie właśnie tych terminów. Czy Państwo posiadają, jeżeli Pan wójt sobie życzy, to ja bym od razu przejdę do pytania, to będzie łatwiej odpowiadać na pytania. Prosimy dalej. Z 5 pytań, jakie do Państwa zostały wysłane, zaczynając od udostępnienia na stronie gminy aktualnej dokumentacji wykonawczej, już opracowanej przez firmę System STEC na podstawie nowego Syntek, na podstawie nowego projektu wykonawczego, ta próba została spełniona, dokumentacja jest udostępniona. Ale pozostałe 4 pytania, kontynuując Pana Jacka Wypowiedź,
czy państwo w ogóle posiadają prawa aktów własności do innych działek, na których znajdują się przepompownie lub inne instalacje naziemne, które mogłyby blokować kontynuację rozbudowy samej kanalizacji? Kolejne pytanie. Czy kiedy będzie ogłoszony przetarg na kolejne etapy kanalizacji, czyli na trzecie i czwarte kolejne etapy? Potwierdzenia aktu własności do prawa wstępu, do prawa dysponowania nieruchomościami, jak mówiłem, dla instalacji kanalizacji oraz prawa wstępu na teren działek indywidualnych ze względu na wykonywane prace budowlane. To był wniosek wysłany 7 czerwca w formie wniosku do Stronie Informacji Publicznej. Państwo odpowiedzieli 21 czerwca długim, smążnistym pismem, które niestety nie wyjaśnia całości sprawy. Pan sekretarz gminy opisuje tutaj całą sytuację, co pan Jacek powiedział, że jest problem z własnością, musi być wykonany projekt zastępczy z odpowiednim czasem wyprzedzenia, przedłużenia sprawy. To co pan Jacek mówi, faktycznie to się może wyciągnąć o kilka miesięcy, termin zakończenia prac, to jest marca przyszłego roku. Tylko nas interesował harmonogram, panie wójcie, co dalej robimy. I nie ma tego harmonogramu do dnia dzisiejszego. Sprawdzając z państwa dokumentację na stronie, nie ma żadnego przetargu na kontynuację następnych etapów prac. Państwo wydają pieniądze za pierwszy i drugi etap w roku 2019, czyli teraz. A jeżeli chcecie, to ja mogę to wszystko, troszkę się bardziej przygotowałem. Poproszę o moją prezentację. Dokładnie tak jest, to jest nasze dzisiejsze spotkanie w celu omówienia jakby sytuacji bieżącej. I jakbym chciał podkreślić, że sama kanalizacja nie jest sobie celem, bo to jak najbardziej to poprawia ochrony środowiska i stałą infrastrukturę na terenie gminy, a szczególnie w podstawie małej, ale to jakby jest kolejnym etapem do poprawy bezpieczeństwa na terenie Chrząstawy, czyli do wykonania chodników. A niestety te chodniki, jak państwo wiedzą, nie będą wykonywane, dopóki chodniki, przypomnę, przez starostwo, nie mówię, że tutaj państwo jako gmina będą wykonywać, tylko jako starostwo, ale dokończenie kanalizacji blokuje za inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa. I tak jak pan Wójcz powiedział, w zeszłym roku została podpisana umowa na wykonawstwo pierwszego i drugiego etapu. Wszystko było pięknie, przez mieszkańców wstąpiła nadzieja, roboty pójdą do przodu. Było spotkanie z panem Jackiem tutaj na tej sali, że po zakończeniu drugiego etapu będzie kontynuacja następnych etapów, dokumentacja projektowa jest przygotowana. Okej, wszystko idzie do przodu. Na podstawie właśnie naszego zapytania zostało udostępnione na państwa stronie jakby etapy obszarowe kolejnych etapów realizacji do nowego projektu wykonawczego. Pierwszy i drugi etap zaznaczony na zielono, jakby jesteśmy na początku przystawy. Dalsze etapy pokazane są. A to nie są etapy? To się działo, to zaraz nie ma łatwo nam zobaczyć. To jest skąd dokąd? To jest tak, od ulicy Wrocławskiej do końca do ulicy Leśnej i do mostku granicznego między Chrząstawą Małą a Chrząstawą Wielką, osiedle dawnych pana Wardęgi oraz przyległe osiedle wzdłuż ulicy Akacjowców. To nie jest rzeka graniczna, to jest rzeka Wierzbietna, czyli przed ulicą Polną jeszcze to się kończy, żeby nie cała łączyć. Aha. Dobrze, w takim razie przepraszam. Okej. Budżet został zadysponowany jeszcze na podstawie państwa uchwał z roku 18. Rok 18 pokazany, 4,5 miliona na rok 19. Zgodnie z wykonawstwem zaplanowanym i po 5 milionów na do roku 22. I nagle 28 grudnia powstaje kolejna uchwała Rady Gminy. Budżet zostaje zmniejszony na poszczególne lata o 1 milion złotych, a jednocześnie
zostaje wprowadzony plan rozbudowy urzędu gminy. Potwierdzam. Rozbudowa urzędu gminy jest zasadna, ale ona nie poprawi bezpieczeństwa. Jeżeli nawet jest poszczególne urzędy są rzucone po całej Czernicy, to nikomu na głowę też tam nie pada i bezpieczeństwo pracowników jest zapewnione. A bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie dzieci, nie jest zapewnione. A to są zrzuty z tych uchwał odnoszące się do przeniesienia budżetowania na kolejne lata dotyczącej kanalizacji w Śląstawa Mała, Śląstawa Wielka. Tak na poszczególne lata pieniądze są przenoszone. Dlatego poprosimy Panie Wójcie bardziej dokładnie o informację na podstawie tego samego zapytania, co do Państwa było wysłane 7 czerwca. Czy Państwo posiadają akt własności do poszczególnych fragmentów instalacji, czyli te czerwone pompki, to są przepompownie. Bo jeżeli nie będzie, to będziemy mieli podobną sytuację, jak teraz jest na rogu ulicy Stawowej i Wrocławskiej. Czy jest zaplanowany, budżet jest zaplanowany, ale czy są ogłoszone postępowania przetargowe na kolejne etapy, bo to, co sprawdziłem na Państwa stronie, nie ma żadnego przetargu dotyczącego kanalizacji na kolejne etapy. To są dane z przedwczoraj. Także to taka sytuacja. I teraz prosimy o wyjaśnienie jak bardziej dokładne, a nie ogólnie co się dzieje, bo my wiemy, co się dzieje, ale co będzie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kilka nieścisłości tutaj w tej wypowiedzi się niestety pojawiło. Przede wszystkim to nie jest na podstawie projektu wykonawczego realizowana budowa, tylko na projektu budowlanego, ale to już są szczegóły techniczne, nie będę tutaj wchodził w te szczegóły. Natomiast, proszę Pana, wykonawczy jest tylko doszczegółowieniem projektu budowlanego, ale projekt budowlany jest podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dobrze. No ale zostawmy te dywagacje. Teraz pierwsze. Czy mamy zgody na wejście w teren na tereny prywatne? Proszę Państwa, dwukrotnie zostały takie decyzje, takie zgody wydane przez właścicieli nieruchomości. Pierwszy raz w 2008 roku i projektant miał obowiązek je zebrać. W innym przypadku, gdyby tych zgód nie było, nie można by było wydać decyzji o pozwoleniu na budowę i starosta sprawdza każdą jedną działkę przed wydaniem takiej decyzji. Niemożliwe byłoby uzyskanie takiej decyzji o pozwoleniu na budowę, którą mamy, bez tych zgód. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w trakcie jeszcze wykonywania projektu wykonawczego, czyli już teraz, niedawno, w 2018 roku były ponownie zbierane zgody od Państwa na wejście w teren. Choć, tak jak mówię, do projektu wykonawczego nie jest taki obowiązek, ale my, żeby nie było zaskoczenia dla Państwa, że te roboty będą wykonywane i będą w odpowiednim sposobie, czyli w odpowiednim miejscu na Państwa nieruchomościach, były uzgadniane ponownie. Więc to jeśli chodzi o zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Jeśli chodzi o prawo własności, to tak, mamy prawo własności i właśnie to było jednym z powodów, dla których niestety przeciąga się i nieco przesuwa się w czasie realizacja tego drugiego etapu, o którym mówimy. To jeszcze, to jeśli chodzi o prawo własności. Tak, mamy, podpisaliśmy umowę i mamy prawo dysponowania nieruchomością również na tą pompownię, która ma być niebawem, po uzyskaniu tej decyzji zamiennej, o której mówiłem, ma być wybudowana. Jeśli chodzi o harmonogram, tutaj właśnie chyba było najwięcej nieścisłości. Harmonogram prac, proszę Państwa, projekt planowania całego budżetu jest w cyklu rocznym. Mamy co prawda WPF, to jest wieloletnia prognoza finansowa,
O ile w tej prognozie są zabezpieczone środki, czyli wysokość akurat na przyszły rok 4,5 miliona i to są środki, które są zaplanowane. Natomiast w momencie, kiedy jeżeli można by było w ogóle przetarg ogłosić, to musi być uchwalony budżet. Proszę Państwa, bez uchwalonego budżetu, który jest co roku uchwalany i ja nie mogę Państwu powiedzieć, jaki będzie harmonogram albo jaka wysokość będzie, bo radni mają prawo uchwalić ten budżet na podstawie projektu albo zmian, które do tego budżetu będą wniesione. Także projektuje się na podstawie projektu, na podstawie uchwalonego budżetu, czyli te środki muszą już być zabezpieczone, żeby móc ogłosić przetarg. Nie można ogłosić przetargu, jeżeli środki nie są zabezpieczone na ten cel. Więc nie można zabezpieczyć albo zaplanować na kolejne 3-4 lata dokładnie harmonogramu, czy na przykład zakresu robót, które będą robione. Bo jeżeli w budżecie, bo jeżeli na przykład w planie wieloletnim mamy zabezpieczone, tak jak mówię, przykładowo na przyszły rok 4,5 miliona, ale jednak w budżecie będzie zaplanowane 3 miliony, bądź na przykład 6 milionów, no może i tak będzie, to wtedy ten zakres zmieni się i dopiero wtedy można zaplanować dokładny zakres robót z tego projektu. Więc to nie może być na kilka lat w przód, tylko musi być niestety z roku na rok na bieżąco planowane, przy takim rozmiarze oczywiście inwestycji i takim rozmiarze robót. Tak? Gdyby to była robota, którą można zrobić w ramach jednego budżetu, to oczywiście całość robót mogłaby być wtedy wykonana. To jeśli chodzi o harmonogram. Dlatego tego harmonogramu nie ma, bo nie można, tak jak mówię, zaznaczyć dokładnego zakresu robót. Jak będzie ten przetarg, będzie oczywiście podany do publicznej wiadomości i jaki zakres robót jest przewidziany do wykonania w danym roku. I tutaj przekażę jeszcze tylko, bo na pewno uzupełni moją wypowiedź wójt, więc tutaj jeśli chodzi o dalsze informacje. Rozumiem, że pytanie jest tutaj do wypowiedzi pana Jacka, to może od razu lepiej zadać pytania. Znaczy ja bym odpowiedział jeszcze tylko do tego, co przed chwilą było po prostu powiedziane. Jeżeli mówimy właśnie o budżecie, dlaczego nie ma tego zadania w budżecie? Ono najprawdopodobniej będzie w budżecie 2020. Na pewno będzie w projekcie budżetu gminy Czernica na 2020 rok, ale to tylko i wyłącznie od radnych gminy zależy, czy przegłosują ten budżet, ten projekt budżetu złożony przeze mnie, czy nie. Na obecną zawsze jest tak, że do końca, raczej do połowy listopada muszę złożyć projekt budżetu. Na obecną chwilę to, co jest zapisane w dokumentach, tak, to jest wieloletnia prognoza finansowa. W ten sposób ustalamy budżet na lata kolejne, tak? Bo jak jest w pewien sposób ustaliliśmy, że kanalizacja Chrząstawy Małej będzie według jakichś tam prognoz kosztorysów kosztowało około chyba 22 milionów złotych. Więc musieliśmy to zadanie w pewien sposób rozłożyć na lata. Tak jak powiedzieliśmy, wykonawca, który na obecną chwilę ma dokończyć umowę podpisaną w 2018 roku, podpisaną w 2018, a teraz będziemy podpisywać aneks, będzie miał przedłużony termin wykonania do 31 marca. Tak naprawdę po przegłosowaniu budżetu, mając wszystkie aktualną dokumentację, można przystępować do tego, żeby ogłosić przetarg i powiem w ten sposób, no ja nie widzę innego rozwiązania, jak pokazanie w ten sposób harmonogramu. To, że nie powiem dokładnie, czy to będzie, nie wiem, styczeń, luty, czy marzec, ale można powiedzieć sobie tak, do końca stycznia Rada Gminy musi uchwalić budżet. I tak naprawdę już od lutego, jeżeli jest pełna dokumentacja i jest przygotowywanie do przetargu. Następnie jest on ogłaszany, a to rynek tak naprawdę zdecyduje, czy
To, co zaplanowaliśmy za 4,5 miliona w przyszłym roku, to będzie wystarczająca ilość pieniędzy na założony po prostu odcinek, czy też będziemy musieli w tak zwany sposób po prostu znaleźć pieniądze gdzieś w budżecie i dosypać. I to zawsze się po prostu dzieje poprzez uchwałę Rady Gminy, tak jak Pan zauważył, więc ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że znajdzie się na pewno kanalizacja Chrzostawy Małej w projekcie budżetu, a następnie myślę, że Rada Gminy będzie za tym, żeby przegłosować po prostu ten wniosek. Dobra, to ja odpowiem od razu na Pana pytanie, jeśli można. Skończmy, ja już więcej głosów będę zabierał, proszę Państwa, którą punktowali. Pan wójt dobrze powiedział, że to wszystko zależy od Rady Gminy, tylko Pan wójt przedkłada kolejne zadania poza planem, które zmniejszają budżet jednostkowy na dane zadanie. Jeżeli Pan jeszcze wrzuci dodatkowe zadania, to nawet obawiamy się, że nawet tych 4,5 miliona nie będzie, tylko będzie mniej. Do tego budżetu robicie przetarg. Przetarg, nie wiem, na 100 metrów kanalizacji. Tak to będziemy do roku 30 tutaj kontynuować. Tak na pewno nie będzie wyglądało. Dzień dobry, Anna Kruszosa. Ja w dalszym ciągu nie rozumiem, co to za przyczyna, dla której Państwo wstrzymaliście kanalizację. Bo dla mnie to jest jasne, ja nie rozumiem. Jest pozwolenie, macie Państwo prawo do gruntu. Był projekt. Co się w tym projekcie zmieniło? Co to za ważna zmiana, która wpłynęła na to, że cała inwestycja została wstrzymana? Ja w dalszym ciągu nie usłyszałam odpowiedzi na pytanie. W sposób techniczny musi Pan wytłumaczyć. W sposób techniczny. No. No więc zmiany w projekcie powinny być. No, moim zdaniem to ktoś powinien za to odpowiedzieć. Zaraz no. Powinien być kontynuowany. No, skoro są zmiany, no to na podstawie czego? Jak najbardziej. Co to za tajemnicza zmiana w technologii? Niech na Pan wyjaśni. Przejmując start. Dobrze, wytłumaczę w takim razie dokładnie. Proszę Państwa, wcześniej w projekcie pierwotnym była jedna działka, na której była umiejscowiona w projekcie pierwotnym pompownia P1 i tam akurat to jest na zbiegu ulicy Leśnej, Wrocławskiej i Stawowej i tam była zgoda właściciela nieruchomości na umiejscowienie na tej działce. Natomiast w międzyczasie właściciel wycofał tą zgodę na umiejscowienie tej pompowni i musiała gmina przystąpić do podziału tej działki i w jakiś sposób uzyskania ponownie prawa do dysponowania nieruchomością na te cele budowlane. Z tego względu, proszę. Proszę Panią, nie było aktu własności, natomiast była zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Ale to jest w formie oświadczenia. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, żeby móc uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, można mieć różne formy dysponowania nieruchomością. Może być to akt własności. Proszę Pana, ale proszę mi dać dokończyć. Nie było aktu własności właśnie. Proszę Pana, ale nie musi być aktu własności. Proszę dać dokończyć. Proszę, ale przepraszam. Szanowni Państwo, ale przepraszam. Proszę tutaj na chwilę. Może tak, Panie Jacku. Ale moment. Prosiłbym też jakby odpowiadać na pytania i żebyśmy... Proszę Państwa, żeby móc uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, musi być tak zwane dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Czy to jest forma w formie aktu własności, czy dzierżawy, czy oświadczenia właściciela nieruchomości o możliwości dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to jest dowolność. Natomiast starosta musi sprawdzić, czy mamy takie prawo. I to prawo na tej działce było na zasadzie oświadczenia właściciela nieruchomości, który dał nam prawo na to, żeby umiejscowić tamtą infrastrukturę. Niestety oświadczenie w polskim prawie ma to do siebie, że można je wycofać w każdym czasie. I
to zostało niestety zrobione. Żeby móc kontynuować tą budowę, postaraliśmy się o to, żeby uzyskać już prawo własności. I to zostało w maju uzyskane, tak? I dlatego niestety, ze względu na to, że był inny zakres tego, tej nieruchomości, niedostosowany do projektu, czyli w innym miejscu była ta infrastruktura, niż uzyskaliśmy tą działkę, trzeba było przesunąć tą infrastrukturę. Co za tym idzie, musiała być konieczność wykonania projektu zamiennego. I dlatego zostało to wykonane, ponieważ na części tej nieruchomości nie mieliśmy tego prawa, a dopiero w części mieliśmy to prawo własności. Dlatego tak to wyglądało. Tomasz Szymielski. Jeszcze raz to samo pytanie, bo tutaj była przyczyna technologiczna, zmiana technologii. Czy pan może powiedzieć, bo to są względy prawne, tak? Rozumiem. Tak, ale też technologiczne, tak jak mówię. Czy zmieniła się technologia w tym czasie? Czy... Technologia, czyli nawet, technologia? Czyli nawet położenie i umiejscowienie, sposób montażu samej pompowni, co wymusiło też zmianę struktury tej, czyli budowę tej pompowni. Ja rozumiem, to są względy techniczne. Tak, nie, czyli nie technologiczne. Proszę? Dobrze. Technologia to jest też sposób montażu, a to też się zmieniło. Chciałem zadać jedno pytanie. Proszę się ślać. Jaka była przyczyna, że właściciel wycofał oświadczenie, czy może wiecie? Proszę o spokój, szanowni państwo. Tutaj jeszcze pan prosił pytanie. Czyli tak, mamy pytanie numer jeden, jaka przyczyna? No nie ukrywam, że dla mnie to też jest ciekawe, jak już jako sąd jest parę osób też powiem do tego tematu. Proszę o pytanie. Mam jedno pytanie, to tak będziemy sobie tłumaczyć, jaka przyczyna i tak dalej, ale jaką my mamy możliwość, żeby jednak ta inwestycja działała? No, ja uważam, że my tak możemy gadać do świtu i nic z tego nie wygadamy. Także konkretnie bym prosił o odpowiedź, co my możemy jako mieszkańcy, żeby jednak ta inwestycja dalej działała? Państwo już podjęliście decyzję i tak szczerze mówiąc, po co te spotkania? Jak są odpowiedzieć? Panie Wójcie, witam pana serdecznie. Mieszkańcy doskonale wiecie o tym, że od półtora roku domagałem się kupna gruntów od pompowni. Panie Wójcie, rok temu ustaliliśmy cenę, dałem zgodę na podział. Ten podział powstał. Inwestor wchodzi na moją grunty. Ja piszę pismo do pana wójta. Panie wójcie, proszę mi kupić. Po grunty po prostu. To jest inaczej nie mile to marzeć, czy tam ludy. A pan wójt mi po prostu jeszcze chce wyjaśnić. Była uzgodniona cena za 500 metrów kwadratowych. To nie jest 25 metrów kwadratowych. To jest 500 metrów kwadratowych. Ustaliliśmy, później spotykamy się z panem wójtem, a pan wójt mówi w ten sposób. Ja nie przypominam sobie tej rozmowy i proponuję mi 20 zł, proszę państwa, za metr kwadratowy. Ja mogę oddać... Proszę państwa, ja mogę oddać 25 metrów nawet za darmo, bo byłem przez 3 kadencje też radny, byłem w komitecie kanalizacyjnym, który po prostu zakładał ten komitet i chcieliśmy jak najszybciej, żeby ta kanalizacja powstała. Proszę państwa, z mojej strony nie było żadnych sprzeciwu do po prostu do kupna tych gruntów. I dopiero, proszę państwa, chyba ja się nie mylę, to w kwietniu w tym roku doszło do porozumienia i kupna tych gruntów. Panie mówicie, ja to widzę. I co bym chciał jeszcze powiedzieć, proszę państwa? Trochę historii, panie mówicie. Przez 8 lat do roku 10, poprzednia kadencja do roku 10 skanalizowała 8 miejscowości, proszę państwa. Przy budżecie ten budżet był różny. Przepraszam bardzo.
30 milionów, czy tam 300, do jak się nazywa, do 50, prawda? Teraz mamy 100 milionów budżetu. I na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, przy 100 milionów budżetu my kanalizujemy 500 metrów rocznie. Panie wójcie, to są kpiny. I do pana Jacka, panie Jacku, pan kłamie jak wysoko była. Przepraszam, że pana ubliżymy, ale to jest moja opinia. Bo ile razy na zebraniu mówiłem, panie Jacku, co z tymi rukami pod przepompownią? Co tu mieszkańcy są, co pan odpowiada mieszkańcom? Proszę bardzo. Proszę pana, ile razy pan wyrażał zgodę? Dwukrotnie pan wyrażał zgodę nigdy nie cofnąłem słowa, które dałem. No ja, nie mam świadków. Jaki pan powie, w jaki sposób? W rozmowie telefonicznej chociażby z wójtem zaproponował pan raz kwotę, po czym ja z panem telefonicznie nigdy nie rozmawiałem. Z wójtem, tak jest. I to jest moja jest to w ten sposób. Momencie, szanowni państwo, tak jak wspomniałem, dziękujemy panu. Tutaj pan też nakreślił na pewną sytuację. Ja chciałbym tylko podkreślić jedną rzecz, że na zebraniu wiejskim pan Józef tutaj przytoczył sytuację z poprzedniego roku i faktycznie tak było, pan Jacek też uczestniczył w tym zebraniu wiejskim. Pan Józef oficjalnie zadał to pytanie. To zebranie wiejskie też mamy nagrane, także nie będzie problemu udostępnić tego materiału, gdzie była jakby od pana informacja dla mieszkańców, że te sprawy są załatwione, tak? Że pan Józef jasno podkreślił, że do dnia dzisiejszego nie ma podpisanego żadnej umowy aktów. Ja myślę, że nie będzie problem udostępnić to też dla państwa, ale dobrze, idąc dalej, bo tutaj były też pytania. Proszę, tutaj pan Gawrz. Króciutko, wracamy do głosu, że to historia. Nie, proszę państwa, to nie jest historia, bo to się za chwilę może powtórzyć przy innych działkach, przy których będzie wymagana zgoda. Proszę państwa, pytanie do gminy, do urzędników gminy, jaką nam tutaj dacie gwarancję? Bardzo proszę o zaprotokołowanie tego i udostępnienie na stronie, żebyście państwo, jako urzędnicy odpowiedzialni za realizację tej inwestycji, niezwykle ważnej dla nas wszystkich, jesteśmy na szarym końcu. Proszę spojrzeć na przykład budżetu, jaki państwo tutaj dajecie. Gdzie tam jest Chrzostowa Mała, proszę państwa? Nie ma. I to samo dotyczy kanalizacji. Panie Wójcie, następne inwestycje w Dobrzykowicach są robione. Czy tylko dlatego, że pan z Dobrzykowic pochodzi podobno? Proszę państwa, na koniec, króciutko. Bardzo proszę, bo pan wójt ze starostą spotkał się na spotkaniu, ja byłem na tym spotkaniu w zeszłym roku. Było przed wyborami. Pan mocno się zarzekał, że inwestycja pójdzie, że panu zależy. I co się dzieje? No niestety, nie dotrzymujecie słowa, wyszukujecie kolejnych powodów, żeby ta inwestycja się opóźniała. Takie jest wrażenie, myślę, że większości mieszkańców. Dziękuję. Tak, już przekazuję mikrofon. Ja chciałbym tylko podkreślić, że nie było na jedno zebranie wiejskie to pytanie, tylko to było na dwóch zebraniach wiejskich w tamtym roku i w tym roku, na początku tego roku. I te pytania od pana Józefa padały i były deklaracje, że ta sprawa zostanie załatwiona. Ja przy okazji jeszcze zapytam o oświadczenie mieszkańców, którzy w maju tamtym roku już sporządzeniu projektu wykonawczego też od razu zgłosili sprzeciw w oświadczeniu na przebieg kanalizacji przez ich grunty. Chciałbym się też od razu dowiedzieć w tej sprawie, co zostało wykonane, ponieważ tutaj ci mieszkańcy, witam serdecznie też, są na sali, którzy byli na spotkaniu z panem Buźnią w grudniu, gdzie przy stole wspólnie siedzieliśmy i rozmawialiśmy na temat zmiany planów i wpłynięcia na te decyzje. Także ci mieszkańcy są tutaj obecni, panie wójcie. Też bym prosił o informację, co w tej kwestii, no bo to jakby jest dalej kontynuacja właśnie realizacji kanalizacji, tak. Jeszcze mam jedną prośbę. Mówiłem o państwach radnych. Chciałbym prosić, żeby państwo radni stali na tej sali, bo nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że państwo radni są tutaj na sali. Witam serdecznie. Tak.
Czyli tutaj padło dobre pytanie, że przeszłość przeszłością, ale warto po prostu mówić o przyszłości, tak? No. Proszę spokój. Panie wójcie, proszę kontynuować. Proszę nie przerywać, naprawdę. Więc tak, jeżeli... I co trzeba zrobić od strony mieszkańców? Powiem w ten sposób. To, co zostało zrobione w ostatnim czasie, to była aktualizacja projektu z 2008 roku. W 2008 roku były oświadczenia mieszkańców, które wyrażały zgodę na pewien po prostu przebieg kanalizacji. Nagle, to co przed chwilą też pan Stanisław powiedział, grupa mieszkańców przy ulicy Wrocławskiej nie wyraziła zgody, wycofała niejako oświadczenia i stanęliśmy po prostu przed dylematem, tak, albo zmieniać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bo taka była propozycja, czyli wydatkowanie kolejnych kilkunastu tysięcy złotych na projektanta, który będzie to przygotowywał i czas, nie wiem, półtora roku, dwa lata, oczywiście jeszcze pod rygorem. Po pierwsze, że Rada Gminy rozpocznie procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, że podczas wyłożenia miejscowego planu nie będzie w pewien sposób protestów, no i następnie, żeby Rada Gminy po tym okresie kilkunastu, może miesięcy, żeby przegłosowała zmianę miejscowego planu. Bądź zmianę po prostu technologiczną, która kosztowałaby najprawdopodobniej kolejnych kilkadziesiąt tysięcy złotych. I co można zrobić razem wspólnie? Tak, zrobić po prostu to, że prosić tylko was o niewycofywanie oświadczeń, bo każde jedno wycofane oświadczenie, niepozwolenie generuje po prostu kolejne pieniądze z budżetu gminy. I nagle się może okazać, to co pan powiedział, że te 4,5 miliona, jeżeli będziemy zmieniać miejscowe plany, jeżeli będziemy w pewien sposób dalej czekać, będziemy zmieniać projekty, będą się w tym czasie zmieniały po prostu ceny wykonania, no to niestety będziemy odwlekać w czasie i będzie w pewien sposób coraz drożej. Ja w każdym bądź razie, tak jak powiedziałem na wstępie i mówię teraz, jeżeli wam, mieszkańcy, zależy, to nie wycofujcie po prostu, mówię, tych oświadczeń. Ale jakie powody właśnie są? Nie wycofywali, nie panu takie rzeczy. Ja mówię w ten sposób. Po pierwsze, tak, jestem, jak sami wiecie, dokładnie od grudnia 2014 roku. W Wojnowicach, z tego co pamiętam, szła budowa w pewien sposób bez zastrzeżeń. Oczywiście zawsze są jakieś, nazwijmy, problemy, ale szła. I powiem w ten sposób, no ja miałem takie przeświadczenie, bo na każdym jednym ze spotkań była właśnie mowa, oczekujemy na kanalizację. I wiem, bo ja tak samo oczekuję na kanalizację, tak samo jak wy w każdym bądź razie dłużej, nie ulega to wątpliwości, że robiłem po prostu wszystko, żeby ta budowa kanalizacji się rozpoczęła. No ale jeżeli, nazwijmy, co jakiś czas jest po prostu, mówię, wycofanie oświadczeń, czyli musimy znowu dokonywać zmian w projekcie, no to szanowni państwo, to są kolejne miesiące, to są kolejne pieniądze wydatkowane z budżetu gminy. Dziękuję. A ten własności nie przypisujecie? Czemu wy znajdujecie... Przepraszam, poproszę tutaj pana Mariana. Nie. Pan się zgłaszał? Dlaczego nie zgodziłem się na przeprowadzenie kanalizacji. Jeżeli na mojej działce bez mojej zgody zrobiono drogę i dopiero się dowiaduje, jak ma mieć kanalizację. A pan przyjechał i powiedział, że nie musi do 20 numerów powiadamiać ludność. To jak to może być? Bez mojej zgody zrobiono drogę, tak? Bardzo proszę, ja odpowiem. Przepraszam, ale proszę o spokój, szanowni państwo. Już tutaj, tylko jeszcze tutaj mieszkańcy.
Dzień dobry, dziennikarze, Krusta Mamowa. Ja bym miał prośbę stron, żebyśmy mieli więcej szacunku w wypowiedziach. Natomiast rozumiem irytację i powolne jej zanikanie w Państwa stronę, słuchając Państwa odpowiedzi. Mianowicie, Panie Jacku, jeżeli słucham takich lakonicznych odpowiedzi, już nie wspominam o braku odpowiedzi na te pismo, o których Pan Tomek wspominał, nie wiem, dlaczego nie było, nie się przeszłość w tym zakresie. Natomiast jeżeli słucham tutaj przez pół godziny o technologicznych, technicznych zwojach, natomiast z prostego punktu widzenia widać, że jeżeli chodzi o Pana Józka, tak, mieliśmy sytuację, kiedy zmieniła się zupełnie propozycja, że zaprojektowaliśmy go na jednej części działki, tak, prosząc o 25 metrów i tak dalej zgoda. Nagle proponujemy o wejście na drugą działkę. Jeżeli tutaj rzeczywiście podla wchodzi do propozycji 20 zł, to nikt z nas by się nie zgodził na tego typu zmiany. Również nie zgodziłby się na pana, który nie znamy, jeżeli rzeczywiście znając taką historię, że zmienia się droga, coś nagle, zmieniają się projekty, to jest naturalne. Natomiast nie możemy tłumaczyć, nie możemy panią wójcie kierować zdań, że to teraz tu jest problem po naszej stronie, jeżeli to urząd gminy i państwa pracownicy w ramach swoich kompetencji, w jakikolwiek sposób, 5 lat temu 10, zaprojektowali ten projekt i teraz należy je zmienić. Lub teraz występują jakiekolwiek problemy w tym zakresie, to dla mnie to jest dwuznaczne. Albo brakuje nam kompetencji w urzędzie gminy, przepraszam bardzo, żeby poprowadzić, albo robimy to celowo. Tutaj pan Młodzik powiedział, że bez jego wiedzy został uchwalony plan miejscowy, w którym to planie miejscowym przebiega droga przez jego nieruchomość. Proszę państwa, została procedura uchwalenia planu, jak w każdym przypadku, zrobiona zgodnie z przepisami. To, że pan Młodzik nie wiedział albo nie wiem, może nie interesował się tym, to nie znaczy, że nie została zgodnie z przepisami. Proszę państwa, jeżeli w postępowaniu administracyjnym jest więcej jak 20 stron, obowiązkiem prowadzącego postępowanie jest ogłoszenie takiego postępowania w sposób zwyczajowy, czyli na stronie internetowej za pomocą ogłoszenia i nie musi zawiadamiać każdą stronę postępowania odrębnym listem poleconym. Więc to jest prawo, to my musimy postępować zgodnie z prawem i tak to zostało uchwalone. Nie został złożony żaden wniosek, ani żadna uwaga do tego planu miejscowego. Który rok to było? W 2009 czy 2010? No, w 2009 bądź 2010, w tej chwili trzeba by było tylko to sprawdzić, był uchwalony ten plan. Więc proszę. No to może w 11. Mówię, nie znam w tej chwili dokładnej daty i nie będę tutaj dywagował. Natomiast tak czy inaczej został uchwalony zgodnie z prawem, więc każdy, kto był stroną w tym postępowaniu, mógł wnieść wniosek bądź uwagę. Nie zostały wniesione i zostało zgodnie z prawem uchwalone. To, że pan się nie zgadza, to my to rozumiemy, dlatego, że tak powiem, no, ma pan prawo się nie zgadzać. Natomiast plan został uchwalony zgodnie z prawem. Teraz druga sprawa. Został zgodnie z dobrą intencją uchwalony. Proszę pana, jeżeli prowadzący w postępowaniu nie dostaje żadnych wniosków, ani żadnych uwag dotyczących, nie wiem, jakby sprzeciwu co do samego treści tego planu, bądź jego części, no to uznaje, że jest zgodnie z tym, co strony sobie życzą, tak? No nie można inaczej to interpretować. Jeżeli kompetencyjnie strony są równe, jeżeli po drugiej stronie są osoby, które nie wiedzą, że mają zaprostować w odpowiednim czasie, powiedzieć, albo nie są świadome, to potrzebujemy ze strony gminy dobrych intencji, żeby na odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu rzeczywiście tego dokonać, a nie w momencie, kiedy już zaczynamy robić inwestycje, a właściwie nie udaje się jej robić. Nie, ale tu była taka sytuacja, że pan Młodzik dowiedział się, albo przynajmniej, nie wiem, tak mi w pierwszym momencie relacjonował, że on się dowiedział o tym planie, że tam jest droga u niego, dopiero w momencie, jak miała być realizowana kanalizacja. I powiedział wprost, prawda, że nie pozwoli na przejście kanalizacji,
bo pan nie wiedział o drodze i w związku z tym się pan nie zgadza na kanalizację. To są dwie różne sprawy. Nie do 20 numerów, tylko do 20 stron postępowania. Przepraszam, ja myślę, że już od ciebie są kolejne pytania. My tak, i teraz wracając do drugiego pytania pana Kołańskiego. No otóż tutaj troszeczkę może nie wszystkie fakty zostały podane, bo ja nie będę mówił, że pan Kołański kłamie tak, jak mnie osądził, co jest, mam nadzieję, nieprawdą i kiedyś, że tak powiem, się z tego wycofa. Natomiast chodzi o to, że te grunty, które zostały pozyskane na potrzeby realizacji kanalizacji, proszę Państwa, są tak samo wymugowane jak każde inne grunty, czyli na przykład drogi, bo to jest poszerzenie pasa drogowego i trójkąt, który znajduje się między ulicami Stawową i Wrocławską. Proszę Państwa, stawki na wykup nieruchomości pod drogą są mniej więcej właśnie od 20 do 35 zł za metr. I tutaj wójt, troszcząc się jakby o finanse samej gminy, takie stawki stosuje i są takie stosowane w całej gminie. To nie, że akurat i takie są transakcyjne ceny. To nie jest, że to jest wymysł czegoś. Gdyby zaproponował wielokrotnie większą kwotę, o której tutaj pan Kołański mówił, no byłoby to niezgodne i naruszyłby dyscyplinę finansów publicznych. Chociażby za tą samą nieruchomość proponowałby większe pieniądze, byłoby to po prostu nieadekwatne i niezgodne z przepisami. Więc dlatego zostały te kwoty tak zaproponowane. Po czym pan Kołański wyraził zgodę na pewną kwotę i w ciągu jednego dnia zmienił zdanie, odwołał i zaproponował dwukrotnie wyższą kwotę. Taki był przebieg rozmowy, bo mamy telefonicznie rozmawiał z zastępcą wójta. Proszę bardzo. Wie pan, nie do końca pan tak mówi z pomysłem, że doskonale pan wie, że byłem przy wszystkich rozmowach. Nie przy wszystkich. Chyba, że przy rozmowie telefonicznej z wójtem. Ale doskonale pan wie, że po rozmowie telefonicznej, na spotkaniu, gdzie by przygotowaliśmy porozumienie, tak to nazwać? Tak. Porozumienie. Tak to powiedział dobrze, oddam ten klinek z tą cenę, którą mi pisałem po świadczeniu. A widzę wójt, nie, dobrze, zapłacimy tak jak trzeba. Dlatego proszę tu nie do końca mówić, że pan widzę budował cenę, bo ja tak zrozumiałem to. I tutaj chciałem się odnieść do słów pana wójta, bo kurczę, ja mam takie wrażenie troszkę inne, może rzeczywiście inaczej to patrzę. Ale pan powiedział takie słowa, że zrobił pan wszystko, żeby ta kanalizacja szła i tak dalej, nie? Warto jest podkreślenia jedna ważna rzecz i chciałbym na tym uciąć wszystkie te dywagacje. Wycofaliśmy w momencie, kiedy wójt stwierdził, że nie pamięta takiej rozmowy. Dlatego ja uważałem, że rozmowa była wiążąca, była przy świadkach, pan wójt wycofał się, więc my też się wycofaliśmy. No i nie uważam, że pan wójt zrobił wszystko. Dobrze, tak? Proszę. Nie wiem, no ja bym chciał wyłączyć już te dywagacje, bo po prostu mam wrażenie, że ja jestem ojcem dwójki małych dzieci, tak? Chciałem przyjść tutaj na plac zabaw, dzisiaj szedłem, mam drogę kruszową, szedłem drogą, nie jestem w stanie być tak sprawny jak zawsze, mało mnie auto nie pokręciło. I weźcie sobie w końcu do głowy, że Szostawa nie chce bić piany na temat kanalizacji, tylko my chcemy bezpieczeństwa na tej drodze. I to trzeba po prostu zrozumieć. A takie bicie piany, robienie, przeciąganie sznurka w jedną stronę, w drugą stronę, akty notarialne, nie akty. Krótki temat. W Szostawie zależy na chodnikach. I po prostu zacznijcie ludzie myśleć. Jakieś porozumienia z powiatem w tym kierunku, róbcie tą kanalizację. Jak tutaj to przytoczył budżet o połowę mniejszy, można było zrobić całe wioski. Jedźcie z tą kanalizacją. W naszej wiosce dzieci nie są dowożone do szkoły autobusem. W innych wioskach są dowożone do autobusem, tak? Proszę pana, ja mieszkam na skrzyżowaniu ulicy Leśnej i Wrocławskiej. Rano wstając do pracy, siadam sobie nieraz na tarasie i patrzę. I po prostu włączę sobie na YouTube filmik Bangkok czy Hongkong, jak tam jeżdżą tymi motorkami i tak dalej. I tak te nasze dzieci jadą do szkoły tymi rowerkami. Kiedyś skończy się, bo niestety nie chcę być w tym. Biorę już uwagę.
wracać do tego tematu, który pan mówił, powiedział, że mieszkańcy, powiedzmy, nie wycofywali tych oświadczeń, tak? Tutaj pan Jacek wcześniej powiedział, że one były potrzebne do projektu budowlanego, który został zatwierdzony, więc państwo macie zgodę na to, żeby wchodzić. Ja rozumiem, że nie chcecie tutaj iść naprzeciw mieszkańcom, bo pozmieniali się właściciele i tak dalej. Okej. Okay. I dobrze, jeśli już od, powiedzmy, maja, że część mieszkańców wycofała to oświadczenie, czyli się nie zgadza. W tej chwili zrobiliście projekt zamienny do tej przepomogi. I w tym samym czasie wydaje mi się, że można było zrobić też projekt zamienny i omijać tych mieszkańców, którzy się po prostu nie zgadzają. I w ten sposób szlibyśmy dalej, tak? Wszyscy byli zadowoleni. Ci, którzy nie chcą, żeby szło przez ich działki, nie szło, reorganizacja poszłaby do przodu. A tak to będziemy, nie wiem, znowu czekać na doświadczenie, okaże się na końcu, że mieszkańcy się nie zgodzą i nie wiem, co wtedy i tak dojdzie do tego, że będzie projekt zamienny. Ja bym chciał przeprosić jeszcze raz to spotkanie, które było w Urzędzie Gminy z panem wójtem, gdzie pan wójt zarzekał się, że dojdzie do porozumienia z tymi mieszkańcami, to byli większości ci właściciele tych gruntów, gdzie ta droga też przebiega. Po czym później otrzymaliśmy, to mieszkańcom zostało właśnie przekazane właścicielom od pana zastępcy odmowę na te ustalenia, że absolutnie żadnych zmian nie będzie. Dobrze. Zrozumieli to ci mieszkańcy, tylko zapytali się, jaki będzie krok kolejny podjęty. I szanowni państwo, od stycznia, kiedy to pismo otrzymaliśmy do dzisiaj, gadali też, jak Sotys, nie ma żadnych informacji w tej kwestii, także też nie ukrywam, chciałbym wiedzieć, niejednokrotnie dopytywałem, informacji nie mamy. Zaznaczam od razu tutaj też, że na zebraniu wiejskim w kwietniu i na zebraniu wiejskim w styczniu, bądź w lutym, jakoś było na przełomie, padły tutaj pytania od mieszkańców na zebraniu wiejskim, które zostały zaprotokołowane i przekazane do gminy. Do dnia dzisiejszego też nie ma odpowiedzi na te pytania z tego zebrania wiejskiego, gdzie tak naprawdę, może powiedzieć, były bardzo zbliżone do tych tutaj, które przedłożył pan Tomasz. Także, no, jakby do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie wiemy, co z kolejnymi etapami, co z tymi mieszkańcami, którzy byli i są na tej sali, rozmawiając z panem wójtem, powiedzieli, że są właścicielami wszystkich tych gruntów, że nie będzie problemów z tym, żeby na pewno znaleźć rozwiązanie, dogadać się i nawet nie zmieniać tych oświadczeń. Tylko że ci mieszkańcy nie, że podpiszą te oświadczenia, tylko żeby po prostu znaleźć porozumienie. Ja chciałbym też wiedzieć, jak to było. Czyli jeżeli chodzi o znalezienie porozumienia, tak, to ono jest takie, o jakim mówiłem. Albo nie wycofujemy po prostu oświadczeń, albo zmieniamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli tak jak powiedziałem, nie będę się powtarzał, że to by to kilkanaście miesięcy za, myślę, jakieś kilkanaście też tysięcy złotych. Ale powiem w ten sposób, bo też decyzje są podejmowane w szerszym gronie i też z prawnikami. Zawsze jest jedno też takie pytanie. No dobrze, nawet gdybyśmy dla tych kilku mieszkańców przy ulicy Wrocławskiej zmienili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jaką mamy pewność, że, nie wiem, za 300 kolejnych metrów ktoś powie w ten sposób: ci jednak, nazwijmy, postawili na swoim, a może i my spróbujemy. I w tym momencie, co jest kolejne, tak? Znowu kilkanaście tysięcy i kilkanaście tysięcy złotych albo kilkanaście miesięcy. Więc szanowni państwo, ja powiem w ten sposób, tak, zawsze są rozważane wszelkie warianty. I ja mówię też, że sami wiecie nawet, bo też były takie pytania, albo ta działka, to może rzeczywiście, co ja będę z tego miał? No każda podłączona działka, co by nie powiedzieć, jednak zyskuje w pewien sposób na wartości. To jest po prostu, mówię, w pewien sposób pewność, więc odpowiadam, że nie mamy pewności, że jeżeli byłaby zmiana miejscowego planu dla grupy osób, z której rozmawialiśmy, że kolejni mieszkańcy tego w pewien sposób nie uczynią. Ja jeszcze dokończam, przepraszam, ale jeszcze tylko dokończę, bo dwa pytania, na które... Ale właśnie, to ja chciałbym tylko jasno tutaj wyjaśnić jedną rzecz. W styczniu otrzymaliśmy odpowiedź od pana zastępcy, że absolutnie tego nie będziemy robić, nie będziemy zmieniać, nie rozmawiać z tymi mieszkańcami. Jaka decyzja została, jaka alternatywa została przewidziana do tego, aby ten problem rozwiązać?
bo my na zebraniu miejskim poprosiliśmy o informację dla mieszkańców. Do dnia dzisiejszego tej informacji nie mam, żebym je przekazał mieszkańcom. Jaka jest decyzja? Jaka jest alternatywa? No bo nie zgadzamy się na zmianę studium zagospodarowania. Proszę Państwa, alternatywy są dwie. Są dwie możliwości. Albo zmieniamy plan, tak jak mówił Pan Wójt, co się wiąże z kosztami, albo zmieniamy projekt dalszej części przedstawy, czyli projekt zamienny i to jest kolejne tak samo. Mnóstwo środków. Ale to zawsze można zmienić, proszę Panią, to zawsze można zmienić. Teraz odpowiadając na kolejne pytania, ale proszę mi dać dokończyć. Odpowiadając na pytanie Pana Kolańskiego, oczywiście ma Pan rację, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to nie ulega wątpliwości, więc tutaj jakby nikt z tym nawet nie polemizuje. Tylko proszę mi dać dokończyć. Wielokrotnie oferowaliśmy nawet Panu Staroście, że wykonamy kanały suche w tych odcinkach, gdzie jest kolizja, albo gdzie przeszkadza to w wykonaniu chodników. I ta propozycja jakby pozostała. Odpowiem jedną rzecz. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, ile czasu Urząd Gminy jest zobowiązany poinformować właściciela nieruchomości o podziale jego gruntu? Jak to jest czas? Proszę Pana, nie wiem, bo akurat ja nie wiem, czy prowadzę... Ale czytałem, że do 14 dni właściciel ma prawo odczynać odwołać się. Nie, to umysł prawie. No rozumiem. Właściciel dostał to po 3 miesiącach. Ale to jest zawsze termin od otrzymania informacji, a nie od wysłania jej, tak? Czyli od skutecznego doręczenia. Żeby była jasność, że w momencie, kiedy jest skuteczne doręczenie... To, że Wam nie zależy na tej organizacji. Nie, proszę Pana, jest dokładnie odwrotnie. Proszę nam wierzyć. Oczywiście mogą Państwo mieć inne zdanie i tutaj nie tygodnik, ale proszę wiedzieć. Tak jak wójtowi i nam wszystkim zależy, żeby tutaj kanalizacja powstała, to trudno mi to wyrazić. Dobrze, drugie pytanie. Ale jedno, bo po to zakończy całą dyskusję. Proszę nam powiedzieć jedną rzecz. Skanalizowaliście prawie całą gminę. Czy problem jest tylko z Krząstawą, czy tu mieszkają ludzie z Kłani Górnej? Tak, bo my musimy... Proszę, tylko z Krząstawą jest problem, bo ja tu nie widzę. No, może Pan nie wierzyć, ale jest dosyć duży problem akurat. Nie ma woli. Jeszcze prowadzę listę kolaborów. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że prowadzę inwestycje od 10 lat i przeprowadziłem budowę kanalizacji w kilku miejscowościach i zdarzały się jednostkowe dosłownie takie sytuacje, gdzie były wycofywane takie oświadczenia, ale zawsze znajdowaliśmy jakieś rozwiązanie. Teraz wracając do Pani pytania, tak, że można by było ominąć, tak, i prowadzić kanalizację dalej, tylko to się wiąże z kolejną procedurą. Proszę Państwa, to nie jest tak... No jakie Pan ma zaproszenie? Proszę Pan ma doświadczenie w kilku rozwiązaniach, ja nie usłyszałem. Dla tych kilku Państwa nie wiem, ile udziału dotyczy. Jakie padło od stycznia, w lutym, marcu rozwiązanie, poza tym, którego chcemy uniknąć? Jaka jest decyzja od stycznia, otrzymaliśmy pismo odmowne, że nie będzie znalazł na studium? To jaka jest decyzja? Co będzie zrobione? Proszę Państwa, bo były dwie kierunki, w których mogliśmy dalej kontynuować tą inwestycję, tak? Czyli bez przerwania. A w którym poszło? W którym kierunku? I teraz. W jednym kierunku były właśnie ten brak zgód u Państwa z ulicy Wrocławskiej, a drugim kierunkiem, w którym mogliśmy pójść, to jest kierunek południowy, gdzie była sprawa z Panem Kolańskim, tak? No i tą sprawę załatwiliśmy, więc dlatego wykonujemy ten projekt zamienny i idziemy w tą stronę, tak? Co z mieszkańcami Wrocławskiej od stycznia? No dobrze, ale tak czy inaczej realizując... Proszę o spokój. Jasno jest w projekcie o chodnika. Ale chciałbym dokończyć odpowiedź na Pani pytanie. Chodzi o ulicę Wrocławską. Pan odpowiada... Nie odpowiada Pan na to pytanie. Bo Pan odpowiada, że albo w to, albo w to. To były dwa niezależne problemy. Należało rozwiązać i Pana Kolańskiego, i ten problem. Nie wiem, czy Pan ma powiedzieć, że przez 6 miesięcy rozmawiał Pan codziennie z Panem Kolańskim. I nie wiem, czy czasu podjął żadnych działań. Proszę Państwa, no tutaj... Szanowni Państwo! Ale proszę, proszę. A dlaczego, Szanowni Państwo, ja nie mogę w każdym bądź razie zapomnieć o budżecie gminy. To są nasze pieniądze, wszystkich nas, podatników, na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w pewien sposób na projekty zamienne omijające te posesje, na których zostały wycofane oświadczenia.
I tak jak powiedziałem, te oświadczenia zostały złożone w 2008 roku. Nie wiem, nie pamiętam kiedy. Tutaj mi wasza radna podpowiada, że w 2008 czy w 2009 roku był zmieniany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o tym, co pan Młodzik przed chwilą mówił. I od tamtego, nazwijmy czasu, to te oświadczenia były cały czas w pewien sposób złożone przy projekcie. Przy aktualizacji kilka osób dowiedziało się, że został zmieniony plan, nie wiem, z 10 lat temu i na podstawie tego po prostu wycofali. To, że będzie szła, nazwijmy, kanalizacja, nie wiem, przez jakąś część ich działek, w wielu miejscowościach tak szło, mieszkańcy wyrażali zgodę. I ja powiem w ten sposób, przeze mnie, raczej moje w pewien sposób decyzje, urzędu decyzje są kontrolowane przez instytucje sprawdzające. I powiem w ten sposób, no i zadadzą mi pytanie, z jakiego względu, tak, były oświadczenia, nagle staje po prostu inwestycja i musisz znowu pieniądze publiczne wydawać. Co się wydarzyło? No i opowiem, co się wydarzyło, że gmina zaprojektowała drogę bez zgody mieszkańców. Nie wiem, czy to będzie w pewien sposób, mówię, wiążące. Więc bez zgody nie byłoby możliwe odpalenie. Ja będę przypominał cały czas o tym, że od stycznia jak do dzisiaj nie ma decyzji, ale wtedy nie otrzymaliśmy odpowiedzi, były pytania do mojego mieszkania. Ja, Rafał Leniński. Ja też szerzej bym chciał spojrzeć na ten temat. I tylko kanalizacja, ponieważ też właśnie mam dwójkę małych dzieci. Chodzę bardzo często tutaj, panowie sobie wyjdą, się przejdą. Jak wygląda nasz plac zabaw? Tereny zielone za 170 tysięcy w Dobrzykowicach. Ja nie będę się czepiał budżetu do domu. Na układy nie ma rady, tak? Jest przegłosowany i tak to trzeba nazwać. Są wybory, trzeba po prostu robić swoje, iść na wybory, po prostu zachęcać po prostu ludzi, żeby szli na wybory i głosowali na swoich. Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówię, w Sząstawie Wielkiej, na placu zabaw, wisi karteczka, wejście na własną odpowiedzialność, tak? Tutaj, jak pan przejdzie, to gwoździe takie wystawały, że sam wyrywamy. Bo po prostu dzieci mogły się tam pozabijać. Proszę się przejść, jakie są betony, że dzieci się mogą po prostu zabić, bo, a państwo nam mówią, o, kanalizacja, coś tam grzęzło, a w ogóle to, a, to po prostu tak to wygląda. Nasze dzieci jeżdżą rowerami przez wieś, gdzie ludzie, wiadomo, no, jeżdżą, śpieszą się do pracy, ktoś kiedyś nie zauważy, po prostu nie zauważy, rozjedzie kogoś i cierpią z odpowiedzialność. To będzie panu odpowiedzialność. Nie tym kierowcy, bo on po prostu, nie wiem, być może ustawa ma zgromadzenie. Po prostu dzieci nie mają jak przyjechać do szkoły. A panowie sobie po prostu robicie z nas bała, bo mówicie, no wiecie panowie, panie, był problem, nie mamy pieniędzy. To jest żart. To jest po prostu żart. Ja kupowałem tą działkę w 2004. W 2006 już były zbierane pieniądze na projekt. Od tego czasu ja wyrzuciłem swoje pieniądze, jak wielu mieszkańców, a panowie sobie robią z nas kpiny i śmieją nam się prosto w oczy. Dlatego ja wam mówię, panowie i panie, idźcie na wybory i powiedzcie swoją sąsiadom, żeby nie głosowali na tych ludzi. I to jest takie rozwiązanie. Proszę o spokój. Dzień dobry, moje nazwisko jest moje takie pytanie jedno jest. Przeznaczony jest w budżecie 4,5 miliona. Ile za te 4,5 miliona metrów zostanie, będzie wybudowanej, jeżeli dobrze pójdzie, tej kanalizacji? Bo są koszty, aktualne koszty tej kanalizacji? 500 metrów, 600, 800? Jedna sprawa. Następna sprawa to jest, mówił pan o różnych formach po prostu uzgodnień i te oświadczenia. To po prostu uważam, że jeżeli jest mowa o oświadczeniu, to po prostu trzeba to dopiąć do końca. Za tyle i tyle nam potrzeba i po prostu taką kwotę po prostu
dostaniesz, człowieku, za swoją ziemię, za swoją działkę. A po prostu, a samo napisanie oświadczenia, że to po prostu jest i uważane, że to jest załatwiony temat, no to jest nie do końca załatwiony i dlatego mamy tak, jak mamy. No i jeszcze następna sprawa. Ja uważam, że chrząstawa jest od płacenia podatków tylko. Wszystko się robi za nasze pieniądze też, między innymi. Za nasze pieniądze wszystko się robi w całej gminie, a chrząstawy są do odpłacenia podatków. Najpierw chciałbym się zwrócić do Państwa, bo mamy w obecności. Jakieś dwa lata temu, sam idąc po Głoszem, mamy znaleźć tutaj przez być może jedną rok. Pytanie, kto by mnie zabrał? Gmina, wójt, czy ktoś z Państwa? Jadąc nieprzepisowo, przekraczając ten. Na drodze przy tej deszce na zamykanie do 30 na godzinę, nikt tamtędy nie jeździ ślicznie do ciemny. Kto tamtędy jeździ? Może Państwo? Więc jeżeli ktoś zabija dziecko, to tam jest ograniczenie. Inna sprawa, że ktoś miał gminę o prądy zwalniające, dostając wymijające odpowiedzi, że na drodze z deskiemu nie buduje się progów zwalniających. Oczywiście, że tak, że gminy deskopu może odbudować ten próg, tym jest to też. Więc to, że gmina sobie wymienia z odpowiedzi, to jest też problem. Dzisiaj ja bym mógł prosić, że też, bo jest nas dużo, szanujmy swój czas. I też miał do przedstawicieli w związku z tym gminy, że szanujmy się swój czas, nasz czas. Bo spotkuje się wymienione z odpowiedzi, często pytania powracają. I pytanie teraz powróci. Ponownie, pierwszego, dzisiejszego spotkania, bo Państwo do tej pory na nie nie odpowiedzieli. Pytanie było, czy macie Państwo tytuł prawny do budowy dalszych fragmentów urządzeń kanalizacji. A ja to pomijamy przygacze, przyłącza, mówimy urządzenia. Czy do urządzeń macie trwały tytuł prawny do gruntów, na których będzie budowana ta inwestycja? Bo odpowiedź już Pan potem podał, tylko mieszkańcy nie byli w stanie pewnie wychwycić. Nie macie. Macie służebność przesyłu? Proszę Pana, służebność przesyłu nie jest formą własności dotyczącą nieruchomości na cele budowlane. Nie musi. Służebność przesyłu jest wystarczającym dokumentem, jest trwałym. Proszę Pana, ale to jak uprawnienie wybiera? Prowadzenia inwestycji. A Państwo macie nietrwałe zgody, które można wypisać w każdej chwili, bo ci umiera osoba, która wydała je bezpiecznie. Więc nie macie tak prawdopodobnie tych wygód, bo nie trzeba wykupywać gruntu. Wszystkie przedsiębiorstwa przesyłowe nie wykupują gruntu, chyba że pod trwałe zabudowy, czyli przepan wodny płocznie, ale pod urządzenia typu przesyłowego są służebności przesyłu. Ustawa o służebności przesyłu istnieje od wielu, wielu lat. Nie od wielu, tylko od 2008. Przepraszam, 2008 rok, jeżeli takie tempo wybuduje, to gratuluję. W 2008 roku 11 lat temu. A więc w 2008 roku był projekt budowlany. Było wiadomo, którędy będzie to prowadzone. Ta inwestycja od początku była prowadzona nieudolnie. Bo już w 2008 roku Państwo niestety zlecili przetarg, którego potem, na projekt, którego potem nie wykonali, bo uznali, że jest niewłaściwy. Niewłaściwy był pewnie dlatego, że został źle przygotowany przez urzędników. Od 2008 roku był czas na wykonanie tych inwestycji i na wykonanie poprawy. Uzyskujemy w 2018 roku projekt wykonawczy, dalej nie mają odpowiednich trwałych zgód. W 2018 roku, przypomnę, tak się dziwnie składa, kilka miesięcy przed wyborami, ogłaszany jest przetarg na kanalizację w Chrząstawie Małej z nierealnym terminem 3 miesięcy realizacji. Chcieliśmy, żeby przed wyborami się kopowało, ale tak. Nikt się nie zdawał do przetargu. Dziwne? No nie dziwne, bo na 3 miesiące żaden wyborach nie przystąpił do przetargu. To były pierwsze dwa etapy przetargu ogłoszonego, czytałem wyraźnie. Tak, ale termin był do 30 lipca, jeśli nie mylę. Nie, do 30 lipca jest no, drugi to jest pierwszy i drugi etap było w jednym postępowaniu. Pierwszy był 3 miesiące na zapas. Tak, pierwszy etap. W drugim przetargu zostało to zmienione. Nie, w drugim przetargu. Przed wyborami przekazano plan budowy i inwestycja w
ma wykonanych elementów. Jeżeli chodzi natomiast o... Jeżeli jeszcze chodzi o tekstów. Należało to pewne wynająć jakiegoś konsultanta, który by się lepiej znał. One w razie nie ma odpowiednich sposobów. Natomiast jeżeli chodzi o budżet. Wiecie już Państwo dobrze, że pieniądze przewidziane w tym roku w budżecie nie wydatkujecie. Tu już sami mówicie, że przesuniecie to na marzec przyszłego roku. Czyli w przyszłym roku zapłacicie wykonawcy z tej umowy zawartej w zeszłym roku, czyli po kalendarzowo po 2 latach, i zapłacicie mu pieniądze z budżetu 2020. Chyba że przesuniecie te pieniądze, o ile w tym roku nie wypracacie coś innego. Ale nie ma przeciwwskazań, pewnie żadnych, chyba że macie Państwo, znowu nie macie pozwolenia na budowę, żeby uruchomić trzeci etap w tym roku, bo pieniądze macie, bo ich nie wydatkujecie. Więc można zupełnie dobrze ogłosić, że tak, w tym roku część pracy sfinansować w tym roku, a z pozostałych pieniędzy sfinansować w przyszłym roku. Są rzadko, które zadanie buduje się, realizuje w ciągu roku. To, że budżet jest na rok, to zadania podpisuje się często na 3-4 lata w projekcie inwestycyjne i te pieniądze już można przetargi rozstrzygnąć i te pieniądze potem tylko w budżecie uwzględnić. Nawet macie Państwo to w tym roku, podpisujecie, ale na przyszły rok. Dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję. Dobrze. 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 Proszę Państwa, no znowu mnóstwo nieścisłości. Nie będę tego nazywał inaczej, bo no nie, Państwo nie muszą się znać. Natomiast jest kwestia taka, że proszę Państwa, nie wolno projektować ani ogłaszać przetargu, jeżeli nie ma zabezpieczonych w danym budżecie. I teraz faktycznie będziemy podpisywać aneks na realizację, na zakończenie robót w marcu przyszłego roku. Proszę Pana, w budżecie jest taka pozycja i można w ten sposób ująć jak wydatki niewygasające. Wydatki niewygasające to są płatności w następnym roku z budżetu roku poprzedniego. Te wydatki należy wydatkować, albo inaczej, te środki należy wydatkować do końca czerwca roku następnego. I to wszystko jest dopuszczalne i zgodne z prawem. Więc nie ma czegoś takiego, tak to co Pan powiedział, to jest niestety niezgodne z prawem, z prawdą, że będziemy realizować roboty w tym roku albo na początku przyszłego roku z budżetu przyszłorocznego. Nie, będziemy je finansować z budżetu tegorocznego i te tegoroczne środki zostaną na to przeznaczone. I tak to jest skonstruowane w budżecie. Więc to jest pierwsza sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o dalsze sprawy, te zgody, czyli te tytuły własności, proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz, niestety wielokrotnie, nie musi być służebność przesyłu. Poza tym, byłoby to nierozsądne, proszę mi dać dokończyć, byłoby nierozsądne, gdybyśmy w tej chwili ustanawiali służebności przesyłu na sieci, które na przykład mogą być trasy zmienione. I co wtedy? Ponownie musielibyśmy wydawać środki, ponownie całą procedurę notarialną i wpisy wieczysta księgowe i cała procedura by się ponownie przedłużyła. I to wszystko. I teraz. Nie, proszę Państwa, nie mamy służebności, ale to nie wyklucza możliwości realizacji, ponieważ oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane były potrzebne do wydania dokumentu nadrzędnego, czyli decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast niestety tak prawo polskie jest skonstruowane, że te oświadczenia można wycofać. Natomiast to nie jest też tak do końca, że wiemy, że przy każdej budowie są jakieś zmiany. Przy tak rozległej inwestycji są zawsze zmiany i niestety to trzeba uwzględnić, uchwalając i ustanawiając takie służebności, albo podpisując dokumenty notarialne, musielibyśmy realizować to i nie mieć możliwości żadnych dokonywania żadnych zmian, co również by narażało na koszty i kolejne czasy, w których ewentualna korekta musiałaby być dokonana i to kolejne opóźnienia. Więc dlatego jest to robione. Proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że my nie chcemy czegoś realizować, ale musimy się opierać na prawie, czyli musimy działać w ramach prawnych. To nie jest tak, że my nie chcemy łatwiej czegoś zrobić albo uprościć. Jak najbardziej. Właśnie dlatego były stosowane te oświadczenia właścicieli nieruchomości. I gdyby wszyscy po prostu je respektowali i nie wycofywali się z nich, byłaby możliwość dalsze prowadzenia inwestycji. I tu wracam jeszcze do tego pytania pani, która powiedziała, że przecież można zrobić to inną trasą i pójść dalej. Tak, ale to się wiąże kolejny raz z wykonaniem
projektu zamiennego. Mówiła też o tym, że można by było pójść drogą, a nie terenami prywatnymi. Wszystko wspaniale, tylko właśnie powiat nie zgodził się na to, ponieważ jest tak wąski pas drogowy, że nie sposób tam umiejscowić jeszcze sieci kanalizacji sanitarnej, albo koszty odtworzenia nawierzchni byłyby tak horrendalne, że byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione, więc dlatego projektant wybrał tą korzystniejszą i dla gminy, i dla właścicieli nieruchomości trasę, niestety łatwiejszą do wykonania, ale wymagającą uzyskania tych oświadczeń. Proszę pana, no ale to było uzasadnione ekonomicznie. My też, tak jak powiedział wójt, jesteśmy kontrolowani przez instytucję, chociażby RIO, która sprawdza, czy wydatkowane środki są wydatkowane zgodnie z założeniami i czy one są uzasadnione, prawda? Czyli jeżeli byśmy na przykład zamiast 4,5 miliona wydali 10 milionów, bo trzeba by było całą drogę powiatową odtworzyć w asfalcie z całą podbudową, tylko dlatego, że chcielibyśmy położyć tam, nie wiem, odcinek kanalizacji sanitarnej po to, żeby ominąć niektórych z właścicieli nieruchomości, no to byłoby marnotrawstwo. A to przepraszam, że teraz ta droga tak zostaje? Przecież druga jest zrobiona. Ale jaka droga jest zrobiona? Ale nie mówimy o tą uznanej stoczną stawy. Nie, nie, nie. No to pytanie już do powiatu, nie do mnie. Ale dlaczego pani... Dobrze, pytanie to już... Grupa mieszkańców, którzy mają pytania. Ja tylko jeszcze raz podkreślę jedną rzecz. Od stycznia otrzymaliśmy informację o tym, że nie będą radne prowadzone rozmowy z mieszkańcami. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnej decyzji. To jest kluczowe, jeżeli chodzi o ulicę Wrocławską. A państwo jasno słyszeli, że mieszkańcy domagają się realizacji chodnika, gdzie głównie właśnie realizacja kanalizacji to wstrzymuje. Czyli bezpieczeństwo dla nas jest najważniejsze. Jaka jest decyzja też? No, do tej pory też nie usłyszeliśmy odpowiedzi, a w styczniu dostaliśmy odmowę. Dzień dobry, mam takie pytanie. Czy pan słyszał wypowiedź tego pana? Szanujmy czas. Pan wyraźnie powiedział, że nie chodzi o przesył, żebyście państwo mieli akty własności, bo wystarczy oświadczenie. Stwierdził tylko stałe elementy typu przepompownie, żeby miały już jakiś akt po prostu. A pan nam następne 15 minut to samo mówił co na początku. No tak, my długo. Ale nie odpowiadam o tej. Ja rozumiem wójta i stanowisko w kwestii, że nie chcemy robić tego projektu i tych milionów wydawać. Ja to rozumiem. Natomiast pytanie Staszka i wszystkich. Co się zadziało od stycznia z tym problemem faktycznym? Tą działką, tym kilka działek. Co my z tym zrobiliśmy? I jaka jest? Skoro nie ma opcji A, której nie chcemy, my również, bo rozumiem, że to jest. To jaka jest opcja B i co się z nią dzieje? Jest droga sądowa, czy gmina wystąpiła na drogę sądową o ustanowienie sądowności? To wszyscy w ulicy Wrocławskiej i wszyscy dobrze o tym wiemy i mieszkańcy, ja już muszę jako sołtys w imieniu mieszkańców, bo na zebraniu wiejskim to już było chyba 3 albo 4 razy poruszane. Jaka ta decyzja będzie? Skoro wiemy, że otrzymaliśmy odmowę, od stycznia do dnia dzisiejszego nie ma decyzji, gdzie tutaj mieszkańcy dzisiaj też jasno powiedzieli, przepraszam, ja już to powtórzę, że no dobrze, to jaki jest plan i dlaczego równolegle tutaj pani, która już coś wam powiedziała, dlaczego rozmawiamy z panem Kolańskim i nie rozmawiamy z mieszkańcami? Czyli tak, z panem Kolańskim sprawa została załatwiona w jakiś sposób, w końcu to się znać porozumienia, dlaczego równolegle nie było żadnej rozmowy do tej pory nie jest z mieszkańcami, którzy mają jakiekolwiek roszczenia? Gdzie, nie ukrywam, byłem na tym spotkaniu w grudniu i chcieli się porozumieć bezproblemowo. Naprawdę. Mieli tylko jeden warunek i tyle. Prosimy o odpowiedź. Prosimy o odpowiedź. Nie, bo ciągle nie mamy tej odpowiedzi. Jedno pytanie, kończymy to na pana Jadę. Czy ja powiedziałem, że są trzy rozwiązania, tak? Nie. Nic nie zrobiliśmy, bo jesteśmy przeciwni temu, żeby wydatkować po prostu pieniądze publiczne na kolejne, na kolejną zmianę, albo zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo przebiegu, bo jedno i drugie po prostu kosztuje pieniądze publiczne. To co za pani kurczę? To co za pani kurczę?
Znaczy ja powiem w ten sposób. Tego na pewno nie rozstrzygniemy teraz tutaj. Nie, ale pan ma powiedzieć. Ale co my zaprosiliśmy. Przecież możecie dwóch lat jeszcze czekać na to, że może się zdarzyć i dywagować. Nie chcemy wydawać pieniędzy, nie dogadamy się. Znaczy ja mam jedną rzecz. Ja chcę w każdym razie zbudować i chcę budować kanalizację. No proszę rozmawiać z ludźmi. Więc rozmawialiśmy. Więc rozmawialiśmy, więc jeżeli uważacie, że było za mało rozmów, dobrze, niech będzie po prostu złożony wniosek dzisiejszego spotkania po prostu do rozmowy, tylko uwierzcie mi je. Ale teraz, dobra, mówimy o przyszłości czy o przeszłości? Nie, proszę. Bo ja powiem w ten sposób. Ja mam teraz niechciwości, że pan powiedział, co w tej chwili zrobicie, bo od stycznia czekamy na odpowiedź. Nic się nie dzieje. Kto jest za to odpowiedzialny? Pan czy kto? Proszę nam pokazać i powiedzieć wprost. Kto za tą sytuację w tej chwili jest odpowiedzialny, że za rok, za 10 dopiero może doczekamy się kanalizacji, kiedy gmina się rozrasta osiedlowo i inne osiedla za nasze pieniądze mają rozbudowywaną infrastrukturę. Ale ja mam pytanie. Czy to z naszej winy jest to, że nie jest budowana po prostu kanalizacja i ktoś wycofał oświadczenia, przez co... Nie! Proszę, nie bójcie, w końcu powinniście to robić do skutku. Nie myślicie o tym, że wasze skoki nie są wam dane. Ale oczywiście, ale ja powiem w ten sposób. Kiedy został zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? W 2009 roku, tak? Czy 2008? Kiedy jeszcze, tak, 11 lat. Trzeba byłoby się zapytać po prostu tamte organy, dlaczego doszły do wniosku, że trzeba przechodzić po prostu przez środek tych działów, które teraz są po prostu... Ale pan dobrowolnie, nikt pana nie zmusił do tego stanowiska. Pan kandydował i przejmował wszystko. I dalej po prostu, i dalej twierdzę, i dalej mówię otwarcie, tak, jestem za tym i będę na tyle, ile będę mógł budować kanalizację. Słowa, nie trzy deklaracje, które słyszymy już od jakiegoś czasu. Ja mam przyjemność pana znać od zeszłego roku, kiedy było spotkanie ze starostą. Przerzuca pan odpowiedzialność na starostę, że nie ma chodnika, że chcecie kanalizację pustą wykonać. Bo to jest droga powiatowa. Okej. Tylko co za tą deklaracją poszło? Pytam jeszcze raz i tutaj pan... Więc mówię, to jest jeszcze z tematu. Ja powiem w ten sposób, nie mogę rozmawiać o drodze powiatowej, jeżeli ja dlatego mówię, jeżeli chodzi o kanalizację, moje stanowisko się po prostu, mówię, nie zmienia. Jeżeli uważacie, że trzeba usiąść do rozmów, proszę wniosek do tego spotkania, żeby państwo doszli do takich mądrych wniosków. Pan deklaruje, że pan chce tej kanalizacji. A jeszcze raz powtarzam, czy pan myśli, że tu sobie siedzą ludzie nierozumni i nie wiedzą, że od stycznia siedzicie i uważacie, że jest okej, że skarbonka pod tytułem budżet na kanalizację, skoro nie będzie wykorzystana, może być zmniejszona w planie na lata następne. Bo niech płacą, jest ich coraz więcej, niech płacą, nic się nie będzie. Czyli ja mam takie przemyślenia, dlaczego środki zostały zmniejszone niż zwiększone? Tutaj to jest taki ból mój wewnętrzny. Dlaczego musimy zmniejszyć te wszystkie przyrostawy i zostały ucięte, i zostały dodane? Proszę, tutaj mieszkaniec ma kolejną... Dobry wieczór, Mariusz Rzeczek z tej strony, Krząsa Mała. Może to nie będzie typowy monolog. Mam pytanie, czy państwo płacicie podatki? Tak! Wiecie, co się z nimi dzieje? Nie! Jest ustawa, która została powołana 6 września 2001 roku, nazywa się ustawa o informacji publicznej, gdzie możemy zadać pytanie do urzędników, które płacimy pensje naszymi podatkami, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Próbowaliśmy usilnie pytać o wiele tematów, o budżety, dostaliśmy również odpowiedź. Nie było to proste, trwało długo, ale... Coś państwu pokażę. To jest tabelka, którą podpisał sekretarz. To ile dobrze widzę? Z upoważnienia odbyta. Ta tabelka będzie później przeanalizowana. Natomiast ja dwukrotnie zadałem pytanie o budżet przychodów i rozchodów w gminie. Skąd gmina ma pieniądze? W podziale na sołectwa. Chciałem wiedzieć,
ile my mieszkańcy wpłacamy do tego dużego rowora, a ile z niego dostajemy. Odpowiedź pierwsza była błyskawiczna tego samego dnia. Gmina Czernica nie ma danych dotyczących dochodów, przychodów, wydatków rozwodów. Jest to wycięte, ponieważ ja pytałem o dwa przychody, rozchody w konkretnych latach. Nie poddałem się, napisałem jeszcze raz pismo. W odpowiedzi po ustaleniu wiem, każdy z Państwa zachęca, może zadać to pytanie i dowiedzieć się o rzeczy, które są dla nich istotne. Dostałem odpowiedź, jak tutaj widać, że gmina nie posiada budżetu skonstruowanego według pytania, które ja zadałem. Powód jest oczywisty i wynika z obowiązującego prawa. Panie wójcie, to nie jest dla mnie oczywiste. Ja chcę wiedzieć, co się dzieje z pieniędzmi, które płacę. I proszę dać odpowiedź. Pytania będą dwa. Na końcu będzie pytanie jedno główne tej całej prezentacji. Chciałbym, żeby wójt personalnie odpowiedział na to pytanie. Materiał, który dostaliśmy, przeanalizowałem pod kilkoma względami. Na pierwszym miejscu Chrząstawa Mała. Są to wydatki na przebudowę dróg gminnych. W 14 nic, 15, 16, 17, 18 nic. Tutaj widzicie, które inne z sołectw otrzymały do Brzykowice 37,8 budżetu, czyli my zapłaciliśmy do dużego worka, z tego worka wyciągnięto. Jak to się wyciąga? Miałem okazję uczestniczyć na Radzie Gminy, byłem tam na przedostatniej sesji. Powołuje się porządek obrad. Radni, którzy tutaj stali poprzednio, podnoszą rękę, przyciskają guzik i decydują o tym, co widzimy tutaj. Dysproporcje dwie. Chrząstawa Mała tutaj, przepraszam, 90,09%, w Chrząstawie Wielkiej nie było żadnych prac. Lecimy dalej. Żeby pokazać dysproporcje, wrzuciłem to na wykres, to jest dokładnie to samo. Drogi gminy, na przestrzeni pamiętajcie, 14,18. To powinno otworzyć Państwu oczy. 0,9, do Brzykowice 37, na marginesie, gdybym wiedział w 2008, co się krało, to kupiłbym działkę do Brzykowice. Lecimy dalej. Budowa chodników, wiele razy był poruszany ten wątek. Proszę zobaczyć, tutaj Chrząstawa Mała na pierwszym miejscu, są dane, które otrzymaliśmy z gminy. Nic. Kto na tym skorzysta najwięcej? Można zobaczyć tutaj, Chrząstawa Wielka miała w 16-17 inwestycje, 22,8 udziału, natomiast Wojnowice 455 018. Zobaczmy na wykres, jak to wygląda. Chrząstawa Mała 0. Tematy dwa to są pokrewne tematy, czyli i drogi, i chodniki. Tym razem wrzuciłem do jednego wora, żebyście zobaczyli, jak to wygląda razem. To jest suma wydatków na drogi i chodniki w poszczególnych sołectwach. My, mieszkańcy Chrząstawy Małej, jesteśmy na samym dnie 0,8%. Błąd statystyczny jest na poziomie 3%. Jesteśmy dużo niższy niż błąd statystyczny. Do Brzykowice 33, Kamień Wrocławski 16,9. Tak wygląda dysproporcja. Wiadomo, że to są przychody, ale nie można określić tego w sposób bezwzględny. Natomiast, no jeszcze raz ten wykres możecie zobaczyć. Do Brzykowice 4,23 skorzystały z tego wszystkiego. My tam mamy 10 tysięcy na inwestycje, które były prowadzone i prezentowane wcześniej. Ciekawą rzeczą jest to, źródło danych Czernica, że nie został posądzony, że wyciągnąłem sobie dane z kosmosu. Mamy lata, mamy powierzchnię, ilość mieszkańców 14,405, niedługo będzie liczba mieszkańców 15,000, o czym Pan mówił na przedostatniej Radzie. I zobaczmy, co się stanie, jak porównamy udział kosztów w przeliczeniu na mieszkańca sołectwa i na powierzchnię liczoną w hektarach. Tutaj mamy powierzchnię w hektarach, jeszcze raz przepisałem, żeby to było bardziej czytelne. Tutaj mamy powierzchnię w hektarach każdego sołectwa i ilość zameldowanych mieszkańców. I popatrzmy sobie, jak to wygląda. Koszt na powierzchnię na hektar. W Chrząstawie mamy 86 zł. W Łanach jest dysproporcja, ponieważ mają bardzo małą ilość mieszkańców, więc współczynnik tak się policzył. Średni koszt tego wszystkiego to jest 1426 zł. Udział nasz tej średniej to jest 0,06%. To jest powierzchnia. Popatrzmy teraz na mieszkańców. A, to było na koniec pytanie do wójta. Tu jest na mieszkańca koszt. 0,10. Tak samo policzyliśmy. Ile mamy mieszkańców, jaki jest budżet, wychodzi 0,10.
Pan wójt mówił o tym, że nie zapomina o budżecie, natomiast jak patrzę na te wszystkie cyfry i na to zestawienie, co dotyka naszej Szostady Małej, w tym miejscu, gdzie mamy te zera, to wydaje mi się, że jednak są momenty, kiedy Państwo zapominacie o Szostadzie Małej. Na końcu szukałem definicji, która mogłaby opisać to zjawisko i nie mogłem znaleźć. Jest propozycja jednej i to jest pytanie do Pana wójta. Ja przeczytam. To jest propozycja i może Pan wójt potwierdzi, czy to jest racja, czy nie. Dyskryminacja to forma nieuzasadnionej marginalizacji i wykluczenia, objawiająca się poprzez traktowanie danego podmiotu mniej przychylnie niż innego w porównywanej sytuacji na jakąś cechę. Panie wójcie, jeżeli to jest nieuzasadnione, to to jest dyskryminacja. A jeżeli Pan to potrafi uzasadnić, to będzie marginalizacja. Oddaję Panu mikrofon. Chciałbym, żeby się Pan ustosunkował do pozycji. Tak, przytoczył Pan wybrane fragmenty. Mam zestawienia z okresu 2015-2018. I jeżeli mówimy o dyskryminacji, to co by miały powiedzieć na przykład na Dolice Wielkie w stosunku do Chrząstawy Małej? Co udało się Chrząstawie Małej zrobić w 2015, 2016, 2017, 2018? Przebudowa ulicy Poziomkowej, przebudowa łącznika Gajowa, budowa przepustu Grzybowa. To nie jest odpowiedź. Razem 3 450 000 w stosunku do Nadolic, gdzie jest 1 000 000. Tak, ale tu chodzi o drogi i chodniki. A budżet to nie tylko drogi i chodniki, to również ta świetlica, to również oświetlenie, to również kanalizacja, to również budowa. Panie wójcie, proszę spojrzeć na tego środka. 0,8%. A jak pyta o inne rzeczy, jaką odpowiedź dostaję? Że w świetle prawa nie mogę dostać tej odpowiedzi, bo powód jest oczywisty i wynika z obowiązującego prawa. Ale Państwo już mają tezę. Państwo nie dadzą odpowiedzi. Jestem mieszkańcem Dobrzykowic i jestem... Szanowni Państwo, proszę o spokój. Obiecywaliśmy sobie na początku, że będzie tutaj porządek. Każdy do każdego będzie się odnosił z szacunkiem. Jeszcze raz to podkreślam. Proszę Pana, jestem przewodniczącym tego zebrania. Od godziny Pan podnosi rękę, nie jest Pan mieszkańcem Szostawy Małej. Tutaj są mieszkańcy, którzy mają konkretne pytania do Pana wójta. Dziękuję. Przepraszam, ale proszę o spokój. Ale proszę się uspokoić. Proszę Pana. Padło pytanie, prosimy o odpowiedź Pana wójta. Po odpowiedzi Pana wójta będzie Pan miał głos. Dziękuję bardzo. Wystarczyło do mnie podejść, nie wyrywać mikrofonu Panu wójtowi, tylko zapytać się przewodniczącego. Jeszcze raz podkreślam, są tutaj mieszkańcy. Mieszkańcy mają tutaj pierwsze prawo głosu, żeby była sprawa jasna. Ja już nie będę przytaczał przykładów, kiedy sąd w sesji radnej gminy nie ma głosu, a tutaj się ludzie, którzy domagają tego głosu. To nie jest dobrze, że próbował się ścigać jakikolwiek, ale były takie sytuacje. Mieszkańcy mają tutaj pierwsze prawo głosu. Panie wójcie, proszę o odpowiedź, a później jak najbardziej udzielam Panu głosu. Jeżeli ktoś chce bardzo zabrać głos, to proszę już podejść do mnie na pokój, ja będę tego głosu udzielał w moim momencie. Proszę odpowiedzieć pytanie i żeby sprawa była jasna, proszę przekazać mikrofon do Pana wójta. I proszę tutaj z szacunkiem do siebie się odnosić i proszę o spokój. Panie wójcie, pytanie dotyczy definicji. Nie pytamy o drogi w innych sołectwach czy inne inwestycje. Pokazało, że jesteśmy na samym dnie wydatków. Ja nie wiem, czy to jest dyskryminacja, czy to jest marginalizacja. Pytam Pana, pytanie jest proste. Czy ta sytuacja jest uzasadniona i Pan takie uzasadnienie poda? Czy ona jest nieuzasadniona i nie wiem, z czego to wynika?
Moja odpowiedź jest taka, że to, co pan pokazał, to są wybrane fragmenty. Jeżeli chodzi o to, ile było wydatkowane z budżetu w latach 2015-2018, to przed chwilą to, co powiedziałem. Nie ma tutaj mowy o tym, że ktoś jest dyskryminowany bądź marginalizowany. Tyle, ile razem z organami uchwałodawczymi możemy w pewien sposób uchwalić, zrobić, to na pewno Chrząstawa Mała nie jest na ostatnim miejscu. Możemy pokazywać sobie po prostu, słuchajcie, tak, ale jeżeli to na tym tak, jeżeli chodzi o drogi i chodniki. Mówimy o całe po prostu wydatki. Także... Ale to są dane z gminy, panie. Panie wójcie, ale płacimy na wszystko podatki. To są informacje podane. Panie wójcie, pytanie wynika stąd, że my dostaliśmy jako mieszkańcy od państwa z podpisem materiału i powołuje się na ten materiał. Uzyskanie każdego innego materiału od państwa do tamtego finansu wiąże się z odmową. To ja mogę po prostu możliwie jak najszybciej odesłać wam, ile zostało wydatkowane pieniędzy na Chrząstawę Małą, na wszystkie zadania, które były realizowane z budżetu gminy przez lata 2015-2018 i nie będzie mowy ani żadnego pytania odnośnie marginalizacji bądź dyskryminacji. Ale proszę osobiście do pana zapytanie w trybie ustawy z 6 września 2020. Czy wcześniej tego nie daliście? Proszę zadać pytanie o wydatkowanie z budżetu gminy na zadania od 2015 do 2018. Ale dla wszystkich sołectw, proszę. Jakie było zadane pytanie, taka będzie odpowiedź. Ale my prosimy, panie wójcie, kolega to zapytał, konkretnie o drogi. Nas interesuje cała infrastruktura, świetlica, praca, zabawka. Nie, drogi. Szanowni Państwo, powiem w ten sposób. Mnie interesuje cała gmina, mnie interesuje cały budżet, mnie interesują wydatki na różne inne zadania. Jeżeli będziemy mówić o drogach, no to jest tak, a nie inaczej. Jeżeli będziemy mówić o całym budżecie, to powiem w ten sposób. Tak, zauważycie Państwo, że nie jesteście na szarym końcu. Dobrze, przygotujemy to w tej formie, zrobimy całość. Poprosimy całość, zrobimy całość. Natomiast myślę, że obydwaj wiemy, że wyjdzie dokładnie to samo. Wspominanie, że co innego to jest kanalizacja, no w tym momencie i tej całej dzisiejszej dyskusji jest trochę nie na miejscu, bo na pewno wiemy, co wyjdzie. Szanowni Państwo, o wydatkowanie po prostu budżetów, tak. To wiemy, jaka jest szkoda w tak. Ja się cieszę, że ona tutaj świeci przykładem i nie mam nic przeciwko, żeby te dzieci ją miały i żeby ona wyglądała, jak, żebyśmy z niej wybudowaliśmy jakiegoś kolejnego molochu. Super. Natomiast nikt mój nie mówi o jakichś inwestycjach i środkach, bo wiemy, jak wyjdzie. Bo spotkamy się za pół roku, się u pana zawitamy. Szanowni Państwo. Zrobimy tą samą prezentację, pokażemy panu to, co pan powiedział i wie pan, że wyjdzie to samo. Ja myślę, że zostaniecie po prostu przekonani. Tak jest moje zdanie. Zobacz, ja się zaczęłam głos teraz. Dlaczego nie chcę przekonani? Proszę przerwać naszą drogę. Prawie wszystko przyjdzie. Dziękuję za udzielenie głosu. Jestem nowym radnym od ostatnich wyborów. Jestem mieszkańcem Dobrzykowic od 10 lat. Byłem także 8 lat temu zostałem wybrany do Rady Sołeckiej, więc w Dobrzykowicach krótko po tym, jak się przeprowadziłem, więc wiem, jak wyglądały też inwestycje w Dobrzykowicach. Jeśli chodzi o przychody, to duża część przychodów jest z udziału w podatku PIT. Niestety, ja pytałem jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów o to, żebyśmy dostali informację o tym, w jakich proporcjach dostajemy z poszczególnych miejscowości. Niestety z Urzędu Skarbowego tych informacji nie dostajemy z budżetu państwa. Więc tak naprawdę jedynie jesteśmy w stanie policzyć, jakie podatki są od nieruchomości, ale to stanowi mały procent. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, choćby nawet na te Dobrzykowice i na budowę i chodników i dróg, one są w dużej mierze związane. Można wrócić? One są w dużej mierze związane właśnie z budową szkoły. Ponieważ szkoła w Dobrzykowicach, nie wiem, czy Państwo widzieli starą szkołę w Dobrzykowicach.
Dobrzykowice niedługo będą największą miejscowością w gminie, a miały najmniejszą szkołę. I szkoła 8 lat temu, szkoła w Dobrzykowicach od wielu lat była zaplanowana w budowie i to ja byłem na sesji. I teraz tak. Budowa drogi, która tutaj jest za Dobrzykowice za 2,5 miliona, to jest droga ulica Sukcesu przy szkole. To jest element budowy szkoły. Czy pan uważa w takim razie, że dzieci w Dobrzykowicach są lepsze? Ale jak lepsze? Lepsza stawa ma szkołę. Nie, uważam, że nie są lepsze. Ale u nas też nie ma. U nas też jest ulica Krzykowska, która jest ulicą powiatową która wygląda jeszcze gorzej niż u Państwa i którą moje dzieci do szkoły chodzą. Zapraszam do Szląstawy, proszę sobie zobaczyć, jak wyglądają inne drogi u nas w Szląstawie, które są w większości szutrowe, bo nawet nie mogą być zrobione z nawierzchni asfaltowej, bo nie ma kanalizacji. Żeby była sprawa jasna. Bardzo dziękuję za to, że tutaj pan Ryszard poprosił. Jeden punkt, dwie godziny. Tutaj muszę mówić, że bardzo cieszę się z tej decyzji. Ja powiem tylko tutaj osobiście. Moje dziecko chodzi do tej szkoły. Żeby było jasne, mieszkańcy to nie mają przeciwko nic z tej inwestycji. Tylko, szanowni państwo, dobrze wiemy, że kanalizacja w Szląstawie to było jeszcze wieki przed realizacją szkoły w Dobrzykowicach. I do tej pory szkoła w Dobrzykowicach powstała. Powstaje hala sportowa za 10 milionów, a kanalizacji na dalej nie ma. I od stycznia nie mamy odpowiedzi, nie mamy żadnej w ogóle informacji. Na zebraniu wiejskim 3 razy prosiliśmy o informację, do tej pory jej nie mamy. Zdecydowaliśmy się jako Rada Sołecka i grono mieszkańców zaprosić w końcu pana wójta tutaj. Dziękujemy bardzo za obecność i pracowników. I chcieliśmy te informacje uzyskać. Proszę tutaj pan Ryszard Kucki, radny Gminy. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie w imieniu przewodniczącego Rady Gminy, pana Leszka Kusiaka, który był zaproszony na to spotkanie, nie mógł przybyć ze względów rodzinnych, poprosił mnie jako zastępcę przewodniczącego Rady Gminy, żebym tu przybył, co uczyniłem, nie jestem wśród was. I chce się interesować, interesuje się problemami Szląstawy Małej. Mimo, że od 2 godzin tutaj z kilkoma radnymi zgłaszaliśmy się do zabrania głosu na początku, żeby niektóre kwestie wyjaśnić, jednak przez urzędującego zabrania jesteśmy ignorowani, co rozumiem, że państwo wiedzieli jako rewanż za nieudzielenie głosu sołtysom i nasas. Drugi temat, ale ja dokończę tak. Drugi temat, jeżeli pan Józef obrażał urzędnika, pan przewodniczący zabrania nie zareagował. Także ja chciałbym po prostu prosić, aby takich słów nie używać wobec gości, wobec urzędników, mimo to, jakie macie do nich pretensje. Wracając do tematu, tak, jestem zainteresowany, żeby Szląstawa Mała i Wielka miała kanalizację sanitarną, ponieważ większość gminy, właściwie wszystkie miejscowości już mają, oprócz waszych dwóch, co ułożyło się latami, czego ja nie byłem winien ani po prostu przyczyną tego. Można mieć więcej pytań do radnych, którzy są dłużej starzy, m.in. pan Józef, czy siedząca tutaj pani wasza radna, Anna Andrusyn, także oni mogą więcej wytłumaczyć. To, że Szląstawa będzie miała kanalizację, świadczy zapis wieloletniej prognozy finansowej. I jeżeli w ciągu roku, to co pan pokazał, zmienia się kwota z 4,5 na 4,200 na 3, nie znaczy, że to jest zlikwidowane, znaczy, że księgowość uznała, że pewne przesunięcia finansowe należy uczynić, aby realizować budżet. Państwo sami zauważyli, że wstrzymanie robót kanalizacyjnych i sanitarnych wynika z kilku niedogranych indywidualnych sytuacji, które w tej chwili nie rozstrzygniemy, czy powstało z innym urzędnika, czy z innym mieszkańca. Ja mogę rozstrzygnąć. Pan wójt jako pierwszy powiedział, nie pamiętam rozmowy. Dlatego my wycofamy. Ja to słyszę i też słyszałem rozmowę pana, słyszałem wyjaśnienia wójta. Będziemy o tym rozmawiać. Tu mamy po prostu żal przewodniczącego, że na początku zebrania nie skorzystał z sytuacji, gdzie było tu obecnych 9 radnych, którzy żyją tym problemem, którzy po prostu w tej sprawie będą debatować i nie tak jak pan stwierdził, podniosą rękę lub nie, ale naprawdę przykładają się do tego problemu i to, że to jest realizowane, jest po prostu priorytetem. Pan wójt wspomniał wielokrotnie, że realizuje budżet, który uchwalają radni. Zaznaczam państwu, że budżet na 2019 rok, gdzie była przewidziana kanalizacja, przyjęło 14 radnych. Wasza pani radna była przeciwna temu budżetowi.
Jednak mimo to wójt za poprzednie lata otrzymał absolutorium od wszystkich radnych. Otrzymał wotum zaufania. I wszyscy radni są zgodni, że budżet jest realizowany prawidłowo. Szanuję Państwa czas. Bardzo podatny program przewidział przewodniczący, bo 2 godziny dyskutujemy o kanalizacji, a chcielibyśmy też inne problemy poznać. A gwarantuję Państwu, że kanalizacja sanitarna, ja jako przewodniczący rady, będę cały czas dążył, żeby kanalizacja była jak najszybciej uruchomiona, żeby te wyjaśnić nieporozumienia, bo tak to nazywam nieporozumienia, że od stycznia nie ma odpowiedzi, albo że niektórzy mieszkańcy się wycofali ze swoich decyzji. To jest też rola mediacji sołtysa i radnego z tymi mieszkańcami. Kilkanaście lat temu, jak była kanalizacja w Kamienicy i Manach, 7 lat. Mieszkańcy również wyrażali zgodę na kanalizację. Dziękuję. Panie radny, dziękujemy. Częściej zapraszamy do Sztostawy, bo takie zebrania się odbywają często. Państwo dobrze o tym wiedzą, bo statut mówi o tym, że sołtys zgłasza to do gminy, także dobrze Państwo o tym wiedzą. Problemy Państwu też są dobrze znane, bo niejednokrotnie zaznaczałem już w urzędzie gminy na sesji rady gminy, gdzie właśnie później ten głos nie był mi niestety przydzielony. To nie jest tak. Powiedziałem od razu jasno, żeby nie było, że nie otrzymują Państwo tego głosu ze względu na jakieś zemsty. Jasno to powiedziałem, że mieszkańcy tutaj mają pierwszy głos, ponieważ chcą się jasno dowiedzieć, uzyskać informacji w tych kwestiach. Jeżeli Pan jest niedoinformowany, zapraszam do rozmowy. Jeżeli Pan jest niedoinformowany, zapraszam na zebrania wiejskie. Jeżeli Pan jest niedoinformowany, zapraszam do przeczytania protokołów zebrań wiejskich i dla Pana będzie wszystko jasne. To nie jest czas i miejsce tutaj, żeby te informacje uzyskiwać. Z reguły... z poprzedniego zebrania i uprzedzam, że takie manipulowanie słowami jest po prostu... Ale co Państwo mówiliście? Państwo, tak. Jasno tutaj mieszkańcy oczekują stanowiska. Dobrze. Tutaj jeszcze Pan Józef się zgłosił. Proszę. Panie Ryszardzie, Panie Jurku, ile się znamy? 20 lat? Czy więcej? Ile się znamy, Panie Ryszardzie, Panie Jurku? Byliśmy do 10 kadencji prawie, ty dwie chyba byłeś. Myślę i apeluję do Was, bycie radnymi całej gminy, a nie tylko swoich miejscowości, lecz powiem w ten sposób. Ile wydaliśmy rocznie na Twoją kanalizację? Jurku, ile wydaliśmy w całości na Twoją kanalizację? W ciągu prawie roku, półtora roku skanalizowaliśmy Kamienic. Razem, Jurek, czy 2 lata? Nie 3 lata. 8 lat skanalizowaliśmy 8 wiosen. Co? Proszę mi udowodnić, że ja kłamię. 8 lat, 8 wiosek już skanalizowane. Nie będzie 4, a w tym momencie inne szły też wioski. I na dzień dzisiejszy apeluję do Was. Powstawały w tym momencie Rada Gminy uchwaliła, że powstawają komitety kanalizacyjne, tak? I na dzień dzisiejszy Książtawski ten komitet został zdeptany. Zapłaciliśmy 800, prawie 100 tysięcy za projekty, tak? Panie wójcie, 100 tysięcy komitet kanalizacyjny wydał, jakby powiedzieć, na plan, który robił Pan Warkarski. A Pan Warkarski, jakby powiedzieć, żeby zrobić aneks, chciał tylko 10-20 tysięcy, już zbił do 10 tysięcy. Weźcie teraz świadomość. A nowy projekt ile kosztował? I te 100 tysięcy i zostało zdeptane. Panie wójcie, nie zwrócił się nikt do komitetu kanalizacyjnego, żeby pokrył te 10 tysięcy. Do 10 roku było na tacy wszystko podane. Wszystkie były uzgodnienia z mieszkańcami. Ten projekt był odrzucony i dzisiaj powstają, dlaczego powstają problemy? Bo trzeba nowy projekt robić, nowe uzgodnienia. Za ile? Za 300 w całości. I dzisiaj apeluję, jakie wy jesteście gospodarzami? 100 tysięcy deptecie i
dokładacie, jakby powiedzieć, do nowego projektu. Dla siebie są, dla siebie są, a ja. A tu nie jest, jakby powiedzieć, określił to. Co na to Izba Kontroli, panie wójcie? Bo to nie było wtedy. Bez zastrzeżeń. Bo to nie było wtedy zapłaty z urzędu gminy, tylko z mieszkańcem. A doskonale pan wie, że jest uchwała Rady Gminy, którzy mieszkańcy pokrywają koszty. I w tym momencie do tych 10 tysięcy, co Wartacki chciał, nikt nie zwrócił się. My jako mieszkańcy wydaliśmy 20 tysięcy, żeby ten projekt był szybciutko zrobiony. A tu widzę, że są rzucone kłody pod nogi w sąstawie. I zwracam się jeszcze raz, panie Jurku, weźcie bycie nad nimi całej gminy. Bycie całej gminy. Bo ja kiedyś była ósemka. Dziękuję. Panu Jackowi. No, tutaj jeszcze tylko jedno pytanie. Zadajemy do pana Jackowi. Janusz Marek, Rzeszta Pała. Ja na temat jeszcze tych projektów. Słyszę, że są robione nowe aktualizacje, a na dzień dzisiejszy nikt jeszcze nie wie. Więc ja nie wiem, jak to jest starania i kogo to dotyczy. Skoro stary projekt jest nieaktualny, jest robiony nowy, to chyba trzeba to uaktualnić. Bo ja też mogę postąpić tak, jak mówię. Dziękuję, do widzenia. Róbcie, bawcie się sami. Ja płacę za szambuł, za wywóz, będę płacić dalej. Ale innym co? Jak wy staracie się o to? Dziękuję. Może zacznę od drugiego pytania. Po pierwsze, projekt zamienny, no tak jak mówiłem już wcześniej, jest na część projektu, a nie na całość projektu, który jest na Krząstawę Wielką. Więc dlatego być może pan o tym nie wie, albo może pan nie wiedział. Natomiast jeżeli nie jest aktualizowany w pana zakresie, w pana nieruchomości, to nie będzie pan jakby powiadomiony o tym, że trzeba jakieś nowe uzgodnienia bądź nowe zgody. Więc dlatego być może pan nie wie. Dobrze, ale takie indywidualne rzeczy, jeżeli pan ma jakieś wątpliwości co do własnej nieruchomości, tysiące razy mówiłem, zapraszamy do gminy, do urzędu, tam wyjaśnimy wszystkie sprawy dotyczące technicznych spraw, dotyczących danej nieruchomości. A tutaj wracając do wypowiedzi pana Kolańskiego, który powiedział, że pan Wartacki już przygotował, chciał tylko 20 tysięcy, a nawet 10 tysięcy. Proszę państwa, no sytuacja jest zgoła inna. I ta cała historia była opisywana już wielokrotnie. Nawet była taka sytuacja, gdzie pan Wartalski, i od tego właściwie należałoby zacząć, że pan Wartalski wielokrotnie podpisując umowę nie dotrzymywał ani terminów, ani solidności wykonania samego projektu. Proszę państwa, w którymś momencie nie można powiedzieć już, że publicznie, kilkukrotnie zobowiązał się do dotrzymania terminów wynikających z umów. Natomiast po raz kolejny mówię, że kilkukrotnie również nie dotrzymał ani terminów, ani z zakresu wykonania tego projektu. Więc dlatego właśnie z troski o te finanse publiczne niestety nie można było dalej przystawać, bo były podpisane dwa aneksy z panem Wartalskim, które oba podwyższały kwotę wykonania, kwotę wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. I pan Wartalski po raz trzeci zgłosił dalsze żądania większej kwoty i na to już po prostu nie było zgody. Wójt nie wyraził zgody, żeby dalej ulegać żądaniom pana Wartalskiego. Nadal niewykonana jest pewna część tej dokumentacji, którą pan Wartalski podobno miał w ręku i pokazywał na zebraniu. Właściwie to nie była sesja rady, tylko komisja połączona, o ile się nie mylę. I tam pokazywał projekt, którego nie mógł mieć gotowego, ponieważ my z innych źródeł otrzymaliśmy informację, że dokumenty potrzebne do sporządzenia takiego projektu nie zostały wydane. Więc no, mieliśmy, że tak powiem, twarde dowody na to, że nie zostały te dokumenty wykonane należycie i nie zostały złożone również w terminie, za co zostały naliczone również kary umowne i ta sprawa
znalazła się oczywiście w sądzie. Więc dlatego takie były kulisy tej sprawy i dlatego wójt zdecydował się na to, żeby wykonać projekt zamienny u innego projektanta. Więc to jest uzasadnienie, dlaczego... Proszę pana, między zakończeniem sprawy z panem Wartawskim a wyłonieniem nowego wykonawcy, to było między bardzo... decyzją, że z panem Wartawskim nie będzie się to było bardzo szybko. To było dosłownie no, może dwa, trzy, kilka tygodni. Nie jestem w stanie w tej chwili podać dokładnych dat, ale to było natychmiast po tym, jak już zapadła decyzja, że jednak z panem Wartawskim nie będziemy kontynuować współpracy. I został wyłoniony nowy wykonawca, który wykonuje projekt, tak? No bo tutaj bez wyjaśnienia też tej sytuacji nie mogliśmy podjąć dalszych kroków. No to wiadomo, że dopóki się nie wyjaśni ta sprawa. Tak wyglądała sytuacja. Dziękuję bardzo. Panie Jacku, Państwu się spytam jedną rzecz. Pan co to uchwałuje uchwałę dla tej gminy? Że mieszkańcy płacą za projekt. Nie gmina, a mieszkańcy. Nie było zwrócone się do nas. Nie była żadna współpraca z komitetami. No, głową pan chyba. Z innymi komitetami była współpraca? Pytam się. Dobrze. Państwu dziękujemy. Ja tutaj jeszcze tylko odniosę się do tego pana Wartawskiego, bo ja uczestniczyłem na spotkaniu, na którym był pan Józef na szczęście, były panie radne i było spisane porozumienie, które prosiłem, żeby było protokołowane przez pracowników gminy. Nie było intencji, osobiście je spisałem, mam je, mogę państwu przedstawić. Podpisali się pod nim wszyscy uczestnicy. Faktycznie było tak, że pan Wartawski w kilku kwestiach miał problemy. Ale uważam, z rozmów, które zostały przeprowadzone, argumentów, były też problemy po stronie gminy, nie wracajmy do tego, bo były. Były też ze strony pana Wartawskiego, pan Wartawski chciał się porozumieć, ta kwota 10 tysięcy złotych to jest prawda. Pan był jednak zdecydował inaczej. Temat zamknięty. Tutaj pan Krzysztof jeszcze prosił o głos, proszę bardzo. Ja nie chcę, może nadużywać państwa czasu, natomiast jedyna uwaga tylko do tej części pana, przepraszam, nie zapamiętałem nazwiska. Proszę państwa, budżet gminy to nie jest budżet spółki. To tak nie działa. Budżet państwa i budżet gminy konstruowany jest na tak zwanej zasadzie solidaryzmu społecznego. W związku z tym oczekiwanie, że będziemy odnosić poszczególne dochody i przychody na konkretne wydatki i rozchody, no taka jest konstrukcja budżetu. Nie ma w ogóle mowy o kosztach. Jeśli są na sali państwo, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o rachunkowości, to wiedzą, że tymi sformułowaniami, którymi się pan posługuje, to tak no, może trochę niekoniecznie są adekwatne do finansów publicznych. Ale krótka tylko konkluzja. To nie jest kwestia tego, czy panu wójtowi się podoba, czy nie, taki sposób konstruowania budżetu. Ustawa o finansach publicznych zabrania wprost finansowania konkretnych zadań z konkretnego źródła. To jest wymóg ustawowy. Tak jest. W związku z tym oczekiwanie, że pan wójt złamie tę zasadę i będzie gromadził dochody z określonego sołectwa po to, żeby w tej samej wysokości, albo przynajmniej zbliżonej, te dochody wydać w tym sołectwie, jest złamaniem ustawy finansowej. Czy proszę pana, no, czy pan nie widzi tak naprawdę dysproporcji w wydatkowaniu na najistotniejsze dla mieszkańców cele? Proszę pana, nie mylmy tu oczy ludzi. Możemy się umówić, że ja skończę pan powie, bo... Nie, proszę, ale pan zna o wiele... Przestań pan nasz czas i sprawdzamy. Ale ja panu odpowiem na to pytanie. Pan wójt, albo ogólnie urząd gminy, wnioskując dodatkowe zadania do budżetu, pomniejsza budżet na zadania już określone. I o to mamy do państwa pretensje. Dokładnie, tego pan nie rozumie. Podstawowe zadania zostały przyjęte w poprzednich planach rocznych, a państwo ich nie realizujecie. Dodatkowo wprowadzacie dodatkowe zadania, słuszne, niesłuszne. Mówimy tutaj o rozbudowie szkoły, sali gimnastycznej, to w Rychowicach, chodnikach i tak dalej. Dobrze, ale podstawowego zadania, które zaplanowaliście 10 lat temu, nie realizujecie do tej pory. I
o to mamy pretensje do nas. Dobrze, panie panu, w takim razie, jeżeli chce nam pan powiedzieć, że przy czystych rękawiczkach i w świetle prawa pan się podpisuje, że to jest ok, to chyba nie jest spotkanie, bo my jesteśmy z drugiej strony, a pan jest naszym pracownikiem. A rynek zweryfikuje, bo na przykład będą oferty, najniższa oferta będzie za 5,5 miliona i wtedy musimy unieważnić ten przetarg albo dołożyć ten milion i wziąć go z innych inwestycji. Więc dopiero wtedy będzie można powiedzieć dokładnie, jaki będzie zakres. Natomiast
tak jak mówię, jeżeli będziemy mieć już tą decyzję, to niezwłocznie przystąpimy do przetargu. Dobrze, to teraz zmiany budżetowe Państwo wprowadzają na każdej sesji Rady Gminy jedną decyzją. Trzeba dorzucić 1 000 000 do zadania, nie ma problemu. Tylko, że u nas się tak nie dzieje. Ja chciałem tego się apelować do radnych obecnych na sali. Czy w Przonstawie można kiedykolwiek do jakiegoś zadania zwiększyć budżet, czy tylko zmniejszyć? Bo no, tak jak widzimy, było to tylko zmniejszane. Może taki wniosek po dzisiejszym zebraniu, może dwukrotność, nie 4,5 miliona, może 9 milionów. Dobrze. Tutaj pan wójt chciałby odpowiedzieć w pierwszej kolejności. Proszę pani. Postaram się krótko odpowiedzieć. Tak, konstruuje się budżet po prostu na cały rok. Czasami są dokonywane zmiany i chyba najlepszym przykładem i radna Anna Andrusyn powie, że kilkukrotnie było ściągane były pieniądze, chociażby tutaj na tą świetlicę, szatnię i tak jak powiedziałem, potrzebne są pieniądze na to, żeby przesunąć. Było pytanie, wrócą z powrotem? Tak, wrócą. Jesteśmy dzisiaj w świetlicy? Jesteśmy, więc powiem w ten sposób. Czasami w ciągu roku jest możliwość, po prostu mówię, zamiany, ale jeżeli jest zadanie, mamy po prostu rozpocząć i skończyć, jest ono robione. Więc tak było, były pożyczane w cudzysłowie pieniądze, wracały z powrotem, jesteśmy w tym miejscu, w którym to się działo, tak się ustawę mamy. To, co zostało zdjęte z kanalizacji, te mniejsze kwoty, przewodniczący Kusiak obiecał, że one są tylko pożyczane i z powrotem wrócą. Dobrze, zamykamy temat kanalizacji, Szanowni Państwo. Wnioski, jakie zostały tutaj, można powiedzieć, można je skonstruować. Panie wójcie, sprawa z mieszkańcami, odpowiedź ze stycznia, stąd do Państwa radnych, zwiększenie budżetu. Tutaj wszystko mamy zaprotokołowane, będziemy próbować rozmawiać, rozwiązać te problemy. Ja myślę, że na dzisiaj wystarczy już tych pytań. Będziemy czekać na kolejne odpowiedzi. Chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego punktu. Aha, tutaj pan jeszcze zgłaszał odnośnie kanalizacji, że aktualnie z tych studzienek. Wykonane studzienki normalnie pokrywy tak gwarą, że nie można spać w nocy. Sprawił ktoś to wykonanie do tej pory tej kanalizacji? Jakie studzienki? Samochody jadą normalnie spać w nocy. Pokrywy. Dzień i nocy. Palił jak jeden. Czy sprawił ktoś to? No to sprawdźcie. Nie, nie zostało odebrane. Stanął sobie w nocy i zobaczcie, co się dzieje. Dobrze. Ja spać mogę. Spokojnie, jak jest taki wniosek, sprawdzimy, zgłosimy, zostanie to sprawdzone. Oczywiście, że tak, no czemu? Pani radna prosi o przegłosowanie. Czy możemy odczytać te wnioski? Pierwszy wniosek, czy można zwiększyć? Mikrofon pani radna. Czy można zwiększyć budżet dwukrotnie na kanalizację? Było pytanie zadane przez profesor. Dobrze. Czy mieszkańcy są za tym, aby taki wniosek został skonstruowany i przesłany do Urzędu Gminy? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Dobrze. Jedna osoba się wstrzymała. Drugi wniosek, proszę. Sprawa związana z mieszkańcami, gdzie odpowiedź miała bardziej w styczniu tego roku, ulica Drozdowska, żeby wrócić do tematu. Ale konstruujemy pytania. Odpowiedź 14 dni. Do 2 miesięcy, proszę. Szanowni Państwo, wniosek w trybie informacji publicznej do Urzędu Gminy. Czy są Państwo za tym, aby zapytać o problemy związane z ulicą Drozdowską, z mieszkańcami przy ulicy Drozdowskiej, z oświadczeniami, które mieszkańcy wycofali? Oczywiście prosimy pana wójta o jakby rozwiązanie tego problemu. Proszę o podniesienie ręki, to jest za przyjęciem tego wniosku. Ale pytanie, co wójta uczyniła? Tak. Jakie są problemy? Znaczy problemy znamy, przepraszam. Dobrze. Będzie złożony wniosek do Urzędu Gminy Czernica. Zapytaniem o sytuację
związaną z realizacją kanalizacji w ulicy Wrocławskiej z problemami, z doświadczeniami, którzy mieszkańcy się wycofali. Jeszcze raz, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie. Szanowni Państwo, temat kanalizacji, myślę, że mamy na chwilę obecną zamknięty na dzisiejszym zebraniu. Kolejny temat to jest działka, sprzedaż działki 368 Kuzłowic Zaleśna, która pozostała mała. Tutaj jest pytanie do pana wójta. Jakie jest stanowisko tej kwestii, panie wójcie? Szanowni Państwo, działka jest to własność gminy Czernica. Działka znajduje się przy ulicy Leśnej. Jest to 90 arów terenu, który mieszkańcy w poprzedniej kadencji inicjowali tą sprawę na zebraniach wiejskich, jakby o to, żeby ona została zagospodarowana na cele mieszkańców, ponieważ Chrząstawa się rozrasta w dynamicznym tempie. Mamy tylko jeden tutaj obiekt właśnie świetlicy, szatni, boiska i terenu rekreacyjnego. O to, że w tam... Nie nasz urzędu gminy Czernica. Boisko nie jest całe nasze. Boisko nie jest całe nasze, to prawda. Teren przyległy do boiska to jest własność prywatna, którą też inicjowaliśmy na zebraniach wiejskich. I to jest też jedno z tych pytań, które padło na zebraniach wiejskich, na które nie mamy odpowiedzi. I mieszkańcy chcieli, aby został ten teren zabezpieczony na przyszłe lata, żeby była jasność. Nie na ten rok, na przyszły, że realizacja jakiegokolwiek tam terenu rekreacyjnego myślą z przyszłością. Czyli za 10 lat będą na środki. Na to dzisiaj widzimy o 100 tysięcy, o 50 się szarpiemy. Nie ma na to środków, jesteśmy tego świadomi. Mieszkańcy to zaznaczali, że z myślą o przyszłości. Takie pismo zostało złożone już będzie półtora roku temu do Urzędu Gminy około, ponieważ dowiedzieliśmy się, że jest pomysł, żeby tą ziemię sprzedać. Ogłosić na przetargu, wiadomo, do przetargu zgłaszają się mieszkańcy i nie tylko naszej gminy. Po czym otrzymaliśmy odpowiedź, że no niestety, ale w dalszym ciągu jakby jest pomysł na to, żeby ją jednak sprzedać. Na zebraniu wiejskim podjęliśmy uchwałę, że zebranie wiejskie podjęło uchwałę, mieszkańcy, że dalej sprzeciwiają się. Na tą uchwałę zebrania wiejskiego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Po czym złożyliśmy kolejne pismo do Urzędu Gminy z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Otrzymaliśmy kolejną odmowę. Argumentowaliśmy, ja mam te pisma wszystkie, Państwo pewnie część też dobrze znają te pisma. Po czym pan wójt, tutaj trzeba jasno powiedzieć, bo cały czas korespondencja była z panem wójtem, odpowiedział nam, byłem rozmawiając z panem wójtem, że przed wyborami na zebraniu wiejskim we wrześniu, uchwalenie Funduszu Sołeckiego, w tym roku też zapraszam Państwa we wrześniu, przekazałem informację mieszkańcom, że jednak ziemia nie będzie sprzedana, doszliśmy do porozumienia i taką informację przekazałem tu mieszkańcom, jest ona zaprotokołowana też w protokole z tego zebrania. Oczywiście wszyscy żyliśmy tą informacją, bardzo się cieszyliśmy, że doszliśmy do porozumienia, po czym w styczniu okazało się, że jednak zostało zamieszczone obwieszczenie na temat sprzedaży tej działki. Podkreślam, Rada Sołecka, mieszkańcy, absolutnie nikt, nie otrzymaliśmy żadnego maila, informacji jakiejkolwiek, z wytłumaczeniem tylko w kolejnych pismach, że były zamieszczone na portalach internetowych i na stronie gminy, gdzie sołectwo od roku czasu inicjowała tę sytuację. Oczywiście doszło do przetargu, resztę Państwo dobrze znają. Na przetargu doszło do tego, że oferenci wycofali się. Już tutaj nie będę się chciał powtarzać. Nie doszło do przetargu, ziemia nie została sprzedana. I chcielibyśmy poznać Pana stanowisko, panie wójcie, ponieważ od tego momentu do dnia dzisiejszego nie mamy żadnych informacji w tej kwestii. Na zebraniu wiejskim były pytania też o tą sytuację, jak ona będzie dalej rozwiązana. I no tutaj mamy kolejne zebranie wiejskie, mamy okazję Pana zapytać bezpośrednio, jak dalej będzie przebiegała ta sytuacja.
Wiem, że sołectwo tak rozmawiało, żeby zagospodarować, zrobić plac zabaw. Były takie w pewien sposób sugestie, ale też rozmawialiśmy o tym, że przez 20 lat ta działka stała nieużytkowana i nie było w pewien sposób żadnych, nazwijmy, ruchów w stronę, nazwijmy, Urzędu Gminy, ze strony sołectwa, o to, żeby w jakiś sposób ją zagospodarować. Pamiętajmy jedną rzecz, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to działka rolna. Więc jeżeli mamy mówić o placu zabaw, jeżeli możemy, to byśmy musieli to zmienić, musielibyśmy zrobić. To jest własność gminy, więc ja powiem w ten sposób. Ona, jakby powiedzieć, jest wręcz integralną częścią zabudowy. Tej działki 368 łamane przez 1. Ale wiecie, konkretnie, bo tak. Mieszkańcy mówili o tym, że ta ziemia może, skoro 20 lat była w posiadaniu Urzędu Gminy i te inicjowane, mieszkańcy inicjowali wcześniej za poprzedniego burmistrza tą sytuację i była odnowa ze względu na środki, ale ziemia nie została sprzedana. Za pana kadencji mieszkańcy podkreślili tę sprawę jeszcze raz, w momencie kiedy otrzymali informację, że jest plan sprzedaży tego gruntu. Zaznaczyliśmy, że wcześniej też domagaliśmy się tego, żeby tego gruntu nie sprzedawać. Dalej to kontynuujemy. 20 lat w posiadaniu Urzędu Gminy Czernica. Nagle jest pomysł na to, żeby ją sprzedać. Daliśmy sygnał, że wiemy o tym, że nie ma środków na tą ziemię, żeby ją teraz zagospodarować. Pan mówi, że będą musiały być wprowadzone zmiany. Oczywiście, my jesteśmy tu po to, żeby zmieniać świat na lepsze. Żeby, skoro mieszkańcy domagają się placu zabaw, zmienić plan zagospodarowania. Zrobić jak najlepiej dla mieszkańców. Mieszkańcy mówili jasno, jeżeli nie tylko plac zabaw, może jakiś park, może jakiekolwiek inne miejsce spotkań dla dzieci. Było przytoczone mnóstwo argumentów, jak tą ziemię można wykorzystać. Bo teraz nie rozumiem, czy jest problem, i mieszkańcy też nie rozumiem, czy jest problem w tym, żeby zmienić ten plan zagospodarowania, czy jest problem w tym, żeby sprzedać tą ziemię w jakimkolwiek celu. Żeby też było jasne, była to kwota około 90 tysięcy netto za ten grunt. I jakby chcielibyśmy się dowiedzieć w końcu, jaka będzie dalsza decyzja, jakie są dalsze plany co do tego gruntu. Bo Państwo wiedzą, że był przetarg, że była policja, że zostało złożenie do zawiadomienia do prokuratury, było mnóstwo uczestników strząstawy. Oczywiście zawiadomienie zostało złożone o popełnieniu przestępstwa przeze mnie, jako sołtysa. Byłem tam inicjatorem, byłem głównym prowokantem i tak dalej. Chciałbym ten temat zakończyć. To jest historia. Jaki plan jest dalej na to? Bo do dnia dzisiejszego miałem odpowiedzi. Jak Pan Wójt dalej podchodzi do tej sprawy? Próbowaliśmy zorganizować spotkanie, porozmawiać, coś ustalić, przedstawić argumenty. Otrzymywaliśmy cały czas od Pana Wójta informacje na piśmie, odmowy jakiejkolwiek dyskusji w tym temacie. Czy w końcu będziemy mogli usiąść przy stole i tę kwestię też zamknąć, w jakiś sposób rozwiązać? Jakiś podjąć dialog, żebyśmy wiedzieli, co dalej, tak jak są kanalizacje. Każdy z mieszkańców czeka. Ja jestem osobiście też mieszkańcem, co do mnie nie zaczyna się odpowiedzi, panie Józefie, bo gdy już się zaczęło, trzeba by było. No właśnie po to państwo po to są, żeby nas wysłuchać, co trzeba by było. A pan tak zaczyna, jakby to odpowiada pana dodatkowa praca, za którą panu płacimy, wszyscy płacimy, tak? Zmieniamy projekty, zmieniamy inne różne rzeczy. Możemy poczekać. To będzie trzeba zmienić. To jest ostatnia działka, którą możemy kiedyś zagospodarować. Jak wiemy, za chwilę będzie 400 nowych domów. Powstaje z tego typu problem związany z chodnikami, ale też za parę lat powstanie problem, gdzie ci ludzie mają się spotkać, gdzie mają cokolwiek robić. I my nie mówimy, że dajcie nam jutro 100 milionów, nie wiadomo nazwa, tylko mówimy tu o kwotach milionach na całe, niezależnie jak już to jest zielone. A kością niezgody między nami, bo tak to trzeba nazwać, jest 90 tysięcy kropla w morzu działki, którą można naprawdę kiedyś wykorzystać. Nie rozumiem intencji gminy w tym zakresie. 90 tysięcy przy tych milionach uchwała jest to, co kiedyśkolwiek się może na nie wydarzyć. Panie Wójcie, odpowiedź może być prosta. Zostawiamy, i Pan to powie, i my to zrozumiemy i się to nagra, bo Pan powie, obiecałem, ale łamie tą obietnicę i sprzedaje, i my zrozumiemy. Za tą kwotę nie, można... Nie, za tą kwotę, 90 tysięcy... Zrozumiemy i można.
koszta, tyle kosztuje, nie wiem, oświetlenie tej tematycznej szkoły w Dobrzykowicach na kwartał, czy... To są takie pieniądze, o czym my rozmawiamy. Tak, z jednej strony 90 tysięcy, z drugiej kilkanaście tysięcy i to się po prostu zaczynają robić w pewien sposób. Ja mam jedną rzecz. Dobra, to zróbmy w ten sposób. Szczerze, każdy jeden z nas jest chyba trochę już w pewien sposób zmęczony. Czy może być skonstruowany wniosek, jeżeli chodzi o... No bo przed chwilą pan sołtys powiedział. Może wróćmy do rozmów. Jeżeli ma to być w pewien sposób rozwiązanie, niech będzie to złożony wniosek i przegłosowany po prostu do mnie ze spotkania. To jest taka moja propozycja w stosunku do przewodniczącego. Dobrze, dajemy sobie... Przy tych rozmowach może być brane pod uwagę nasze zdanie, że my tej ziemi nie chcemy sprzedawać? No to... Bo to jest ten wniosek. To, że to my dzisiaj mówimy, że usiądziemy do rozmów, ale te rozmowy skończą się tym, co się skończyły poprzednio, tak? Bo nam chodzi konkretnie o deklarację taką, że ta ziemia w najbliższym czasie bez naszej zgody nie zostanie sprzedana. Proste. No to jest, jakby nie było, to jest nasza ziemia. To jest nasza ziemia należąca do Trząstawy. Gmina to nie jest budynek i to nie są urzędnicy, tylko jesteście Państwo naszymi reprezentantami. My Wam powierzyliśmy swoje zaufanie i prosimy, żebyście działali w jak najlepszym naszym naszym. Ja bym bardzo prosiła, żeby liczyć się z tym, że jeżeli my się na coś sprzeciwiamy, to my nie idziemy się boksować urzędnikiem, tylko po prostu nam jako społeczności coś się nie podoba. I bardzo bym chciała, żeby traktować nas poważnie, bo jeżeli to jest podpisane przez dużą grupę ludzi, dużą grupę mieszkańców, tego nie należy lekceważyć. I tak jak pan powiedział, to jest tylko 90 tysięcy. Na premię wydajecie więcej. Dziękuję. Panie Wójcie, w konstrukcji tego wniosku, bo tak bym prosił może pana o skonstruowanie, przegłosujemy, a po deklaracji konkretną, tak jak tutaj pani zapytała. Znaczy, ja, konstrukcja była od pana sołtysa, żeby wrócić do rozmów. Dlatego mówię, ja nie podejmę decyzji bez, nazwijmy, obsługi prawnej, bez osób, które się tym zajmują. Tak, jeżeli może być taki skonstruowany wniosek po to, żebyśmy któregoś dnia się spotkali, po to, żebyśmy sobie, tak, żebym je wysłuchał i była podjęta decyzja, będzie wtedy podjęta decyzja. Ale my się właśnie spotkamy. Czego pan więcej na tym spotkaniu oczekuje? Przecież my wyrażamy swoją wolę. No tutaj wyrażamy. Wy wyrażacie, a ja muszę też, mówię, no obecną chwilę też muszę... A jeśli wyrażamy niezgodę swoją na sprzedaż tej działki? Nie ma złamania prawa, panie wójcie. My nie chcemy, żeby pan gmina rozdecydował inaczej własność tej działki, niż na cele mieszkańców. Nie jest własność. Decyzja była taka. Szanowni Państwo, wniosek, ja myślę, że to jest raczej też konieczne, żeby Państwo przegłosowali, że wracamy do dyskusji w sprawie działki 368 z Panem Wójtem, z Urzędem Gminy. Podejrzewam, że tutaj akurat Pan Wójt podejmuje decyzję. I proszę o przegłosowanie. Szczegóły oczywiście będą Państwo informowani na bieżąco, jeżeli chodzi o te decyzje i przebieg tych rozmów. Na pewno będzie uczestniczyć Rada Sołecka też, nie tylko ja osobiście jako sołtys. Także, Szanowni Państwo, proszę o przegłosowanie. Powrót do rozmów w sprawie działki 368/2. Kto jest za tym, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję jednogłośnie. Bardzo się cieszę, że ten punkt poszedł nam sprawnie, tak on był ludzi. Kolejny punkt, organizacja różnych gminnych. To tylko poinformuję tutaj, bo ja wiem, że już zaraz druga zmiana się kończy, 20 dochodzi. Dożynki gminne odbędą się w Trząstawie Wielkiej. Także dziękujemy
Za przychylność były różne związane z tym sytuacje, środki. Brakowało tych środków, może Państwo też wiedzą, jak to wszystko przebiegało. Decyzja została podjęta, Pan Wójt może potwierdzić. Będą robione Sztawy Wielkiej. Wspólnie sołectwo Sztawa Wielka, Sztawa Mała, Rady Sołeckie, wszystkie stowarzyszenia wspólnie to organizujemy. I chciałbym, żeby na tym zakończyć, poinformować tylko. Fundusz Sołecki 2000. Zapraszam, tak, dziękuję Państwu. Zapraszam oczywiście na te dożynki wszystkich zainteresowanych. Fundusz Sołecki 2019, Sztawa Mała. Tutaj mam pytanie też, Państwo nie wiem, czy to jest sytuacja wszyscy, ale to warto też przedstawić. Fundusz Sołecki, będziemy go uchwalać teraz na przyszły rok, we wrześniu. W tamtym roku był uchwalany też we wrześniu, na 2019, teraz będziemy na 2020 uchwalać. Zebranie miejskie decyduje o tym, na co środki będą przeznaczone. Są to kwoty rzędu około 40 tysięcy złotych, jakie posiada nasza miejscowość, około. 44 będzie to w 2020 roku. Aktualnie około 42 na ten rok. Złożyliśmy prośbę do Urzędu Gminy Czernica, tutaj to akurat do na zakup w ramach przegłosowanych tutaj ustaleń zadań wiejskich o zakup kamery na nasz ośrodek sportu rekreacji po to, żeby starać się lepiej jakby nawigować ten obiekt. O czym otrzymaliśmy odmowę, że ta kamera nie zostanie zakupiona. Tutaj pan zastępca Andrzej Czech, ja to gdzieś mogę przytoczyć, ale myślę, że nie mamy to czasu. I chciałem się zapytać, jak to w końcu jest, bo tutaj mieszkańcy Rady Sołeckiej też byli zaskoczeni, że zdecydowali na zebraniu wiejskim. Za Fundusz Sołecki jest odpowiedzialny sołtys. Pan Czech odpisał, że my będziemy tworzyć tutaj sieć kamer, że będą potrzebne osoby do tego, do obsługi i tak dalej. Nie o to chodziło. Ja to jasno zaznaczyłem w piśmie. Mamy dzisiaj tutaj kamerę, jest pan, który nam pomaga, radzimy sobie z tym. Nie potrzebujemy, to jest prywatny sprzęt. My nie potrzebujemy naprawdę zbudowania całej sieci zatrudnienia osób, jak to pan zastępca opisał. Chcieliśmy kupić jedną kamerę, nawet dla takich celów jak dzisiaj, dla takich celów jak ostatnio piknik sportowy, historyczno-sportowy, organizowany w naszej miejscowości. Wiele innych imprez przed nami, dożynki, Dzień Seniora i różne inne imprezy. Chcieliśmy dysponować sprzętem profesjonalnym. Chciałbym otrzymać odpowiedź tutaj też mieszkańcy Rady Sołecka, bo tak jak mówię, było to uchwalone w zadaniu wiejskim, po czym, no niestety, ale nie możemy wykonać tego budżetu według tych ustaw. Jak to w końcu jest? Czy mamy prawo decyzji, czy nie? To nie chodziło o kamerę zainstalowaną dla bezpieczeństwa? Kamera przenośna. Która? Można ją użyć w każdych celach. Uniwersalna. Koszt około 1300 zł, teraz mówię. Naprawdę profesjonalna. No nie, szanowni Państwo, ustaliliśmy to tutaj na zebraniu. Tak jak Państwo podnoszą ręce, głosujemy, składam prośbę o zakup w Urzędzie Gminy i otrzymuję odmowę, że nie zostaje zakupiona. Bo po prostu my budujemy jakąś sieć kamer i po prostu nie jest system. Panie sołtysie, ja powiem w ten sposób. Ja rzeczywiście to sprawdzę, bo ja ze swojej strony, z tego co do mnie dotarły głosy, to chodziło o zamontowanie systemu kamer wewnątrz dla ochrony obiektu, a nie chodziło o kamerę taką, nazwijmy, ręczną. Więc ja powiem w ten sposób, jeżeli to zostało po prostu, mówię, złożone, tak, ja to po prostu, mówię, sprawdzę. Dobrze. Tylko pytanie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Bo ta kamera z nami jest śmieszna i... To, to może jedna kamera być, tak? Zależy, tak, decydujemy, że kupimy na między 10 tysięcy złotych, to będzie nie. Tak, to jest kluczowe. Przepraszam, że przytoczyłem kwotę. No to właśnie może być tak, że za chwilę będziemy chcieć zakupić inne rzeczy. Rolety za 9 tysięcy złotych, namiot za 20 tysięcy złotych i otrzymamy odpowiedź, że po prostu nie. Ale dobrze, panie wójcie, wyjaśnijmy to jakoś rynku. Chciałem jakoś zaznaczyć tą kwestię. Żeby mieszkańcy byli świadomi, nie każdy też uczestniczy wraz w sesji Rady Gminy, ogląda tę sesję, o co też apeluję, żeby oglądać i żeby się interesował, bo wracaliśmy do tego tematu też na sesji Rady Gminy. I ostatni punkt, szanowni Państwo, nadanie nazw ulicy Sztawy Małej. I teraz tak, zanim do tego przystąpimy, sprawy różne. Czy mają Państwo jakieś pytania tutaj do pana wójta? Bo ja już rozumiem, jest taka pora, że to każdy chciał być już w domu. My mamy do przegłosowania dwie ulice.
Czy są jakieś pytania do pana wójta, czy możemy już podziękować za obecność i pozwolić opuścić się w nasze zebranie wiejskie? Ja mam. Proszę bardzo, panie. Do mikrofonu, proszę. Kilka lat do tyłu na pytanie do pana wójta, kiedy będzie zrobiona droga przez las do Miłoszyc, to pan wójt, tamten pan wójt odpowiedział, że gmina Czernica jest zainteresowana tym, tylko gmina Laskowice nie. Teraz się okazuje, że gmina Laskowice zrobiła drogę do lasu, pasowało by teraz gminie Czernice. A samochodów jest coraz więcej, dobrze by było odciążyć ten ruch. Część pojechało samochodów w tą stronę, drodzy inni. Dziękuję. To co, to mnie wypada po prostu tylko jeszcze podziękować. Znaczy tak, szanowni państwo, po pierwsze dziękuję za tak duże przybycie, za to, że no, spędziliśmy ze sobą kilka godzin, ale myślę, że tak, one będą, są przegłosowane wnioski, więc będą udzielone odpowiedzi. Myślę, że na kolejnych spotkaniach, jak się spotkamy, tak, będzie więcej może pewników odnośnie harmonogramu budowania, bo tak jak usłyszeliście, na pewne rzeczy po prostu mówię, trzeba czasu. A żeby już nie przedłużać, to zapraszam na wraz z sołtysami Chrząstawy Małej i Wielkiej na dożynki organizowane przez nich wraz z Urzędem Gminy. Z tego, co na obecną chwilę wiadomo, gwiazdą wieczoru będzie Jose Torres w niedzielę, także myślę, że też po prostu mówię trochę, z jednej strony w sobotę inne akcenty, w niedzielę zdecydowanie inne. Dziękuję serdecznie za wszystkie pytania i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.